Oczywiście on znał wszystkie hasła adminowe, generalnie jednoosobowe centrum zarządzania wszechświatem. W raporcie audytowym wskazaliśmy, że jeżeli chodzi tutaj o ciągłość działania, to punktów zero, tak? I wprost wskazaliśmy, że cokolwiek się wydarzy, jest to rzecz ludzka, tak? No różne rzeczy w życiu nam się wydarzają, to że oni zostają z ręką nie powiem gdzie. Jesteśmy dwa lata później, jest COVID i ten. Artur Markiewicz Podcast, podcast o ludziach, o technologii, o branży, podcast o budowaniu świadomości, o tym, jak może wyglądać ta świadomość, jakie mamy narzędzia, sposoby w bezpieczeństwa, a z drugiej strony kto o to wszystko dba, w jaki sposób zdobywa wiedzę, skąd można czerpać tę wiedzę. Dzisiaj gościem jest Katarzyna Żółkiewska-Malicka. Cześć Kaszka. Cześć, witam. Kaszka, przedstaw się, powiedz krótko, czym się zajmujesz. Na co dzień pracuję w firmie ZETO Lublin, jestem dyrektorem do spraw bezpieczeństwa informacji. Moje główne zadanie na moim stanowisku pracy, to oprócz zarządzanie swoim zespołem, to przede wszystkim kwestie ochrony danych osobowych oraz wykonywanie audytów bezpieczeństwa informacji. Która z tych rzeczy jest taką, którą mogłabyś robić codziennie od rana do wieczora, bo jest dla ciebie najciekawsza? Musisz wybrać audyty. tylko jedną audytę. Zdecyd zdecydowanie audyty. Od tak naprawdę 20 lat swojej pracy zawodowej. Jestem związana z, z tą działką, były to różnego rodzaju audyty, zarówno byłam audytorem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, natomiast to jest to, co kocham, lubię i mogę wykonywać do końca świata jeden dzień dłużej. A w drugiej w kolejności? Nie ma drugiego w kolejności. A jakbyś miała. No dobra, okej, okay, to już nie, nie podpytuję. Bo to mamy audyty i te dwie pierwsze rzeczy. Oprócz audytów zajmujemy się też mój dział odpowiada za kwestie rodowskie, tak, czyli zajmujemy się zarówno ochroną danych osobowych u mnie w spółce, gdzie jestem inspektorem ochrony danych osobowych, ale też świadczymy takie usługi na zewnątrz, więc tutaj kwestia ochrony danych osobowych, audyty w tym zakresie no i oczywiście ten temat jest bezpośrednio związany również z wykonywaniem i przeprowadzaniem szkoleń. Najciekawszy przypadek audytowy, taki którego nigdy nie zapomnisz i który zawsze wywołuje odrobinę uśmiechu na twarzy. Zdecydowanie niebieska sznorówka zabezpieczająca drzwi do serwerowni, a obok tych drzwi były drugie drzwi do toalety i te drzwi do toalety były zabezpieczone rzeczywiście zamkiem na szyfr. I były one zamknięte. Natomiast um, drzwi do serwerowni były dokładnie wyposażone w takie same zabezpieczenie. Natomiast um, na stałe um, drzwi były otwarte, i za klamkę, do klamki był przyczepiony taki niebieski sznurek, sztorówka. Jak nam powiedział pan informatyk, ponieważ pani sprzątaczka w serwerowni trzyma wiadro i środki chemiczne i pani tutaj postawiła absolutne weto i sprzeciw, że ona nie będzie za każdym razem wchodząc po wiadro wpisywać żadnego kodu ani stosować żadnych innych. Jak są mieć posprzątany urząd, to te drzwi muszą być otwarte. Natomiast do toalety, żeby się dostać, trzeba było uzyskać Kot. Dlatego też na jednym ze spotkań ISY e, zadałam takie, zadaliśmy z, tutaj z Michałem, z którym robię te audyty, właśnie takie pytanie do czego może być wykorzystana niebieska sznorówka w kontekście bezpieczeństwa informacji, znaczy nawet fizycznego bardziej bezpieczeństwa. Więc to jest na razie mój numer jeden na mojej liście audytowej. Poczekaj, bo ja próbuję sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, cóż cenniejszego jest w toalecie niż w serwerowni. Może tam się bardziej no? dba o privacy. Właśnie miałam powiedzieć, może prywatność, tak, może zdecydowanie prywatność, natomiast zostało to po prostu z jakiegoś projektu zakupione, ktoś wymyślił, że rzeczywiście takie zabezpieczenia powinny być, natomiast co ciekawe, takie zabezpieczenia zastosowano tylko i wyłącznie w serwerowni i w toalecie, w żadnym innym pomieszczeniu nie, więc jakiś dobór tych dwóch pomieszczeń, zapewne twórcy tego projektu towarzyszył. Niebieska sznurówka, która zamyka serwerownię w przeciwieństwie do superbezpiecznych zabezpieczeń toalety. Zdębiałem. Dlatego właśnie to jest numer jeden na mojej liście, że tak powiem, audytowej, bo ta słynna niebieska sznurówka, która, która właśnie miała powodować to, żeby drzwi serwerowni były cały czas otwarte w kontekście tego tych wszystkich zabezpieczeń i środków wydawanych na te zabezpieczenia, no no muszę powiedzieć, że nas rozwaliła. Ja tutaj szczególnie, tak jakby utkwił mi w pamięci pan informatyk, który powiedział, że ale przecież do tej pory audyty przechodziliśmy bez żadnego problemu i nikt się tego nie czepiał. Ja mówię tak, jakiś audytor tutaj był Nie proszę panią, po prostu wysłał nam checklistę i mieliśmy zapytać, mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy mamy zabezpieczoną serwerownię, więc zgodnie z prawdą napisaliśmy, że tak, no bo czysto teoretycznie zabezpieczenia serwerowni są. Tego nie stosowano. Nawet pewnie jakiś projekt dotacyjny pod to był, tylko tak, że nikt tak, nie tak, pytał, tak, dokładnie. czy są stosowane. I to były całe te zabezpieczenia były finansowane z jakiegoś tam projektu. Natomiast no, zabezpieczenia z zabezpieczeniem, no ale przecież my Polacy Jesteśmy najlepsi w obchodzeniu zarówno zabezpieczeń, jak i przepisów prawnych, więc zawsze znajdzie się pomysłowy dobromir, który każde zabezpieczenie jest w stanie obejść, albo go po prostu nie stosować. A powiedz trochę więcej o tych zabezpieczeniach, bo próbuję sobie wiesz, wyobrazić kogoś, kto wchodzi do serwera, eh, wróci do toalety, najpierw musi się odbić na jakieś liście kontrolnej, zapytać o zgodę, później napisać, <laughs> że tam był, po co tam był i jeszcze przez przypadek uważać na środki gaśnicze, żeby tam, wiesz. Znaczy, wiesz to, to, są, to można byłoby stworzyć taką listę Lista, jak kiedyś były tworzone przez inspektorów listy absurdów związanych z prowadzeniem RODO, tak typu zmiana tabliczek przy drzwiach na, z imieniem, nazwiskiem pracownika na hasło Pracownik 135 albo 1385. To, to, podobnie jest, to podobnie jest z tymi wszystkimi elementami, które dotyczą różnego rodzaju zabezpieczeń, tak? czy, 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 czy jakichś tam stosowanych rozwiązań. Teoria, teorią, wytyczne, wytycznymi, przepisy, przepisami, a później wchodzi proza życia urzędu gminy w małej miejscowości, gdzie wytłumaczenie pani sprzątającej, a czasami nawet osobom, które. Zarządzają jakąś tam jednostką, że dlaczego my to robimy i dlaczego musi to być zrobione, tak? Że to nie jest jakiś wymysł i nie jest to kwestia czyjegoś Widzi mi się to zupełnie, że tak powiem, daleko jest od tego, czego my byśmy sobie życzyli i co my, jako osoby, które się mimo wszystko zajmujemy tym tematem, tak? Mamy, jestem przekonany, dużą wyższą świadomość w tym zakresie, nie jak się ma to do rzeczywistości, z czym my się na co dzień stykamy, wykonując właśnie audyty, między innymi w podmiotach publicznych, tak? bo tutaj jednak, jednak one są zobowiązane do wykonywania tych audytów, więc tutaj na pewno mam większe pole do dyskusji i większe doświadczenia, natomiast tak, ten, ten temat zabezpieczenia tej toalety budzi generalnie takie relacje, reakcje jak u Ciebie, tak? że coś w niej musi być, że zastosowano w niej takie zabezpieczenia. Jak zapewne, drogi odbiorco, wiesz, że ty nie widzisz Katarzyny i jej nie zobaczysz podczas tego nagrania głosowego. Ja widzę Katarzynę i widzę jej teraz uśmiech, który pewnie już widziałam milion razy, jak opowiadała tą historię i za każdym razem on wygląda tak samo. <laughs> Czystość i... Nie, zatkało mnie. Rzadko kiedy to się zdarza. Ostatni raz mnie zatkało, jak mi się dziecko urodziło, jakieś tam kilka lat temu. Czysto i super odkurzone. Pani umocowana na poziomie zarządu była? Może miała takie jest. Czy ta pani, która trzymała to wiadro i jej komórka Nie. bezpieczeństwa czystości, była umocowana na poziomie zarządu i dlatego mogła takie dyspozycje wydawać? Wiesz co i tutaj um, twoja uwaga jest um, absolutnie w punkt, ponieważ drugim, um, znaczy w ogóle to można powiedzieć, że cały ten audyt to jest chyba numer jeden na naszej liście audytowej razem, razem z Michałem. Ponieważ um, oprócz, um, oprócz tego samego zabezpieczenia i wejścia do tej serwerowni to. Pani posiadała upoważnienie wydane przez. Um, Dostępu szefa do jednostki. akt niejawnych, tak? Do wszystkiego. Do wszelkich danych. Znaczy, ja nie chciałem dopiero... znać odpowiedzi na to pytanie. Ja to chyba. Ja tak kuję. myślę. Co? Ja myślę, że nie byłeś przygotowany na tę odpowiedź, natomiast to jest autentyczna sytuacja, ponieważ jak przekonywał mnie, uwaga, inspektor ochrony danych w tej jednostce powiedział, że przecież, jeżeli pani wykonuje swoje czynności, wchodzi do serwerowni. Bo wie, że wiadro ma dostęp do danych osobowych i różnego rodzaju informacji, ponieważ sprząta gabinety szefostwa, sprząta pokoje pracowników, no to przecież nie można jej ograniczyć tego prawa do tych, dostępu do tych danych, więc trzeba jej nadać upoważnienie do wszelkich danych przetwarzanych w danej jednostce, więc na pewno była ta osoba najbardziej umocowana. Poza samym administratorem danych, do wszystkich informacji, które są przez dany podmiot gromadzone. Więc tutaj byłeś, Twoje pytanie było jak najbardziej zasadne i w punkt. Chyba już opowiadałam ci tą historię, skoro zadałeś takie pytanie. Nie, 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 absolutnie nie. Ale tak próbuję teraz wiesz, znaleźć jakąś analogię. To może ta sznurówka była wiązana niczym jakiś węzeł gordyjski, może ona miała mocę niczym Aleksander Wielki w 333 PNE i miała tylko jako jedyna moc sprawczą, żeby rozsypać. I dlatego to było safety. Znaczy, widzę, że próbujesz... Nie doceniliście stałeś... jej pracy. Tak, właśnie, właśnie widzę, że teraz próbujesz znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, a wręcz czwarte, piąte, albo siódme dno tej całej sytuacji znaleźć w tym jakąś, jak, jak, jakąś inną logikę, natomiast prawda i rzeczywistość jest dużo mniej albo zabawna, albo, albo właśnie zabawna, i po prostu prozaicznie trzeba było za otworzyć drzwi, żeby były na stale otwarte I to po prostu. No, innego wytłumaczenia nie udało nam się w trakcie audytu. Znaczy ja mam w nieodparte wrażenie, że bezpieczeństwo tam, wiesz, było czynione rękoma nie wiem, czy tej pani, czy kogoś innego niczym król Midas, wiesz. czego nie dotknęli, to było bezpieczne i ta sznurówka musiała być bezpieczna, a wy nie doceniliście tego. No tak po prostu psuje jesteście, psuje, w sycie. Tak, tak. Znaczy wiesz co, ja ostatnio tak stwierdziłam, że rzeczywiście może nawet nie tyle psuje, ale na pewno muszę jeszcze duża długa droga nauki przede mną i, i na pewno jeszcze wiele rzeczy muszę się dowiedzieć w zakresie cyber, Ponieważ ostatnio rozmawiałam z jednym z panów, który zajmuje się obsługą informatyczną bardzo dużego podmiotu. No i rozmawialiśmy na temat tego, że może warto byłoby szkolić pracowników, może coś im powiedzieć. Tym bardziej, że są po akurat bardzo ważnej rzeczy, nie powiedziałam, są generalnie po ataku ransomware'owym. No i że może coś tym ludziom, by tak troszeczkę chociaż, że tak powiem, opowiadać. Pan do mnie mówił tak, proszę panią, my teraz to już jesteśmy bezpieczni. Ja mówię tak. Ja mówię, a dla, mówię, skąd taka pewność i takie jednoznaczne stwierdzenie, że teraz jesteście bezpiecznie, Ponieważ naszym pracownikom wyłączyliśmy możliwość, uwaga, instalowania, oprogramowania na komputerach. I teraz już nam nic nie grozi, bo żaden pracownik. Teraz, teraz już mogą nie ściągnie żadnego złośliwego oprogramowania ani nic, ponieważ oni nie mogą zainstalować żadnego oprogramowania na komputerze. I on że oni są już teraz w 100% bezpieczni. Więc. Wiesz, różne są podejścia i myślę, że jeszcze długa droga przed nami, tak? Jeżeli chodzi o rozmowy, uświadamianie ludzi, które, którzy potencjalnie powinni mieć jakąś, jakiś tam wyższy poziom wiedzy właśnie w zakresie bezpieczeństwa, czy. Czy modnie teraz nazywanego cyberbezpieczeństwa? Wiesz co, ja myślę, że on jako przedstawiciel biznesu, jako wiesz, takich administratorów, wszelakich danych, mógłby śmiało teraz wystąpić na Devconie i o tym wszystkim powiedzieć i wyobraź sobie, wiesz, ile ludzi nagle, jak on to powie, to nagle milczenie w całym Las Vegas, już zero automatów, wszyscy usłyszeliśmy, byliśmy godni usłyszeć o tych zabezpieczeniach. Tak, ja właśnie. Wystarczy że im rozwali... zablokować. Tak, ja właśnie powiedziałam Panu, że generalnie rozwalił całą, e, cały biznes, tak? Ja mówię, bo wie pan, generalnie siedzą, mądrzy ludzie posiadający ogromną wiedzę. Głowią się, tak? Jest to swojego rodzaju gonienie króliczka, tak? Kto nas czym zaatakuje, jak sobie z tym poradzimy? Czy się obronimy, czy się nie obronimy. A po prostu wystarczy jedna, prozaiczna, prosta czynność i każda organizacja będzie bezpieczna, więc w zasadzie czym my się zajmujemy i nad czym my się doktoryzujemy jak rozwiązanie jest takie proste i na wyciągnięcie ręki każdego z nas wystarczy to, że... zablokować instalowanie aplikacji użytkownikom i tyle ale poczekaj I drapie się po, swoje... Drapię się po łysej głowie i próbuję sobie przypomnieć numer kontrolki z ISO z Nista Cyber Security Framework tam chyba też to było wiesz? tak mi się coś wydaje że może po prostu do tej pory nikt nie stosował tej metody nie wiem, no do, do, do przemyślenia. Na pewno ja myślę, że Mitre warto to zaproponować, bo Mitre może mieć duży wpływ na to. co, Jak natomiast zanim Katarzyna zapytam o radę dla bezpiecznika, to macie już pierwszą radę, Protyp zupełnie darmowy, nic nie musicie płacić. Także zabrońcie jej mi Niestety nie tarpikację. mogę się podpisać pod tym, nie mogę się niestety podpisać pod tym, nie chcę sobie przypisywać zasług. Absolutnie, więc nie mogę absolutnie, że tym ja bym autorką, się także. Autorką te, tej rady, natomiast no uprzejmie tutaj przekazuję złote myśli. Osoby, która posiada w tym zakresie, która jest pewna tego, że jej organizacja jest, proszę Państwa, po prostu w 100% bezpieczna. Dobra, tak żeby teraz przestać sobie trochę dworować. Ja nie wiedziałem, że usłyszę o tych dwóch informacjach, czyli o Królu Midasie, Aleksandrze Wielkim z rękoma kobiety, która trzyma wiadro do czyszczenia <laughs> organizacji, i jednocześnie o kimś, kto poczynił taką drobną zmianę. Natomiast uważam, że materiał powinien się dzisiaj nazywać Katarzyna, apostoł dobrej wiadomości. Jeszcze tak to o jest. mnie nie mówiono, także Ci dziękuję. Nie, no niesiesz takie dobre wiadomości, że może kiedyś ktoś Cię będzie pytał: Hej, a jak on wyglądał? Wysoki był, taki jak ja, bo może jestem podobny chociaż trochę do niego. Dobrze, skończmy deworować przykłady, audytu, niczym na stand-up. Jakbyś chciał jakieś zrobić stand-up, to bardzo chętnie Ci pomogę. Nie wiem, mogę przynieść wodę, cokolwiek, przyjechać nawet. Jadro. Nie zdradzaj zakończenia. Audyty, jak widać, mogą również być wesołe. Teraz pytanie, drogi odbiorco, czy to audyt w Twojej organizacji będzie też taki wesoły na samym końcu, czy będzie tylko śmiesznie, bo to różnie bywa. A powiedz mi proszę tak już na poważnie, teraz traktując tą kwestię, próbuję się powstrzymać, niebieskiej sznurówki zabezpieczającej. Jak z jakim uznaniem zostało przyjęte odkrycie takiego artefaktu, opisanie go we wnioskach audytowych? Czy użyliście argumentu, że toaleta była bardziej zabezpieczona niż serwerownia? Dotykasz tutaj bardzo poważnego problemu, z którym tak naprawdę mierzymy się. Myślę, że w 80% przypadków raportów audytowych. Teraz mówiąc już tak zupełnie poważnie i profesjonalnie, jeżeli chodzi o takie podejście w ogóle do wyników naszej pracy. Mierzymy się niestety z, z, z takim zjawiskiem, jak kompletnie zrozumienie, po co ten audyt jest, że audyt nie jest kontrolą, że naszym zadaniem nie jest, nie jest znalezienie. Nie wiem, haka na kogoś, że audyt, raport audytowy nie jest po to, żeby kogoś zwolnić, żeby dać komuś naganę. Tutaj muszę przyznać, że zdarzały nam się sytuacje audytów na zamówienia. Tak, że proszę napisać audyt, albo my chcemy zwolnić informatyka i chcielibyśmy, żeby Państwo nam napisali, co on źle robi. Generalnie takich zleceń nigdy nie przyjmujemy z racji tego, że z samego założenia audyt ma nam dać informację, co u nas nie działa. Nie jest to ani złośliwość audytora. Audytor się zawsze będzie opierał, nie wiem, jak nie norm, na normie ISO, to na rozporządzeniu KRI. Tak? Będzie popierał swoje raporty, jakieś rekomendacje czy wskazanie jakieś nieścisłości, nieprawidłowości na jakiejś podstawie, to nie są rzeczy wyssane z palca. To z czym ja się bardzo często spotykam i mierzę z czym jest tak naprawdę mi najtrudniej się pogodzić to jest to, że ktoś uważa, że ja go atakuję że to, że ja napiszę o tej serwerowni to jest dlatego, że nie wiem, że się czepiam że muszę coś znaleźć, bo to jest takie podejście, tak, że audytor coś musi znaleźć natomiast Nikt nie patrzy na to, że my to piszemy trochę, czasami wybiegając w przyszłość i mając po prostu świadomość tego, co się wydarzyć może. Wspomniałeś tutaj, rozmawialiśmy też o jakiejś tam ciągłości działania, tak, rozmawialiśmy też chwilę przed podcastem. Niestety, czasami takie nasze czarne myśli, takie czarne przewidywania, rekomendacje w raporcie audytowym, niestety się sprawdzają, i dopiero po latach, czasami nawet po kilku latach, mamy informację zwrotną, że niestety mieliście rację, tak? I to, co było bardzo źle odbierane na etapie omawiania raportu audytowego, zdarza się, że klientem nie chce podpisać raportu, nie chce nam podpisać protokołu, bo odbiera to właśnie na zasadzie takiej, że przyszła i się mądrzy. Jeszcze kobieta, tak? No to tutaj nie ukrywam, że też jest to problem, szczególnie jeżeli kobieta rozmawia z branżą IT, prawda? Przerwę Ci Natomiast... tylko na momencik. Uh -huh. W tym miejscu chciałem pozdrowić Olę Kornecką, z którą też rozmawiałem na temat kobiet i naszej branży. Kontynuuj proszę. Znaczy wiecie, ja bardzo nie lubię, jakby jestem bardzo daleka, daleka od tego, żeby robić takie podziały, zresztą bardzo często z tym walczę. Tak? Ja uważam, że mam, musimy być oceniani jako fachowcy, natomiast rzeczywiście czasami jak wchodzę na audyt, to mierzę się z tym, że jest no co ja tej kobiecie, jak ja mam z nią rozmawiać, to, przecież ona nawet pewnie nie wie, co to są kopie zapasowe, tak? albo jak mi zadaje pytanie, to, to kompletnie nie... nie nie wie, o czym mówi. Natomiast taki konkretny przykład, tak? Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że bardzo duża organizacja była oparta tylko i wyłącznie na jednej osobie, tak? Na jednym informatyku, który dodatkowo jeszcze obsługiwał inne podmioty. Nikt inny nie miał bladego pojęcia, co się w tej organizacji dzieje. Bladego. Jakiego nie było, to wszystkie czynności audytowe były wstrzymane. Oczywiście on znał wszystkie hasła adminowe, generalnie jednoosobowe Centrum Zarządzania Wszechświatem. W raporcie audytowym wskazaliśmy, że jeżeli chodzi tutaj o ciągłość działania, to punktów zero, tak? I wprost wskazaliśmy, że cokolwiek się wydarzy, jest to rzecz ludzka, tak? To no, różne rzeczy w życiu nam się wydarzają, to że oni zostają z ręką nie powiem gdzie. Jesteśmy dwa lata później, jest COVID i ten człowiek na COVID zmarł. W wieku 40 kilku lat ten, ten, ten człowiek zmarł, tak? I rzeczywiście dostaliśmy taki telefon na zasadzie, jest to autentyczna sytuacja, tak? Słuchajcie, pomóżcie, bo byli jeszcze w trakcie realizacji dużego projektu unijnego. Pomóżcie, bo my nie wiemy, co mamy i ziściło się to, co napisaliście w raporcie audytowym. Więc generalnie problem jest to, że ludzie nie rozumieją, po co jest audyt i nie rozumieją, że to jest dla nich narzędzie, żeby pewne procesy sobie po, poprawić. Więc tak, odbiór audytu bywa bardzo, niestety, bardzo różny i często negatywny. Znaczy, nie czekałem na tego typu zakończenie, nie znałem też tego przypadku, ale to było do wyobrażenia sobie, bo to, że ten człowiek zmarł, ok, nie mamy na to żadnego wpływu, ale równie dobrze no, po prostu mógł zachorować, nie to wiem, zachorować, cokolwiek, czy? dziesiątki rzeczy, które są kompletnie niezależne od niego. Albo rzucić pracę i wykonać jeszcze kawałek złośliwości, która w tym przypadku nie miała miejsca, ale w wielu innych miała miejsce. Widziałeś wielokrotnie pewnie memy z powyrywanymi kablami, z poniszczoną dokumentacją, bo, bo po prostu ktoś odszedł z organizacji koniec, kropka. I najpiękniejsze w tych narracjach, bo mam kolegę, który podobnie się zachował, to było tak, trzy lata i mówiłem, co trzeba zmienić. A na końcu Zrobiłem głupotę, uchlałem się, poszedłem do roboty, narobiłem bałaganu i to już nigdy tam więcej nie wróciłem. Ścigali mnie po sądach i tak dalej, ale jaką miałem radość takimi momentami, kiedy wiedziałem, że im dopiekłem. To nie było to rozsądne, nie było to niczym mądrym. Ale miał te pojedyncze punkty satysfakcji, bo przez długi czas był pojedynczym punktem awarii, który wiedział wszystko i nikt nie chciał pomóc, mimo że on sygnalizował to wielokrotnie. Coś jakoś w audytach podkreślał tego typu rzeczy, tylko nikt nie brał tego na poważnie. Do momentu, kiedy nie przyszedł pan haker John Walker i nie zepsuł całej firmy. Głupie, mega głupie, ale konsekwencje ponieśli wszyscy. Taki mały apel do biznesu. Pogadajcie ze swoimi informatykami tak po prostu jak ze zwykłymi ludźmi i nie zwalniajcie ich zbyt szybko, bo, bo to na pewno nie są dobre ruchy, jeżeli macie podejrzenie, że coś może pójść nie tak. Niemniej, e, chciałem wrócić do, do tego, co wspomniałaś. Te wnioski z audytu, które. Z założenia nie są do atakowania jednostki, one mają wskazać słabości całego systemu, a nie kowalskiego, że to Kowalski coś zepsuł i nie powinno się zamawiać audytów, żeby komuś tam dopiec, bo to jest niestety miecz obusieczny nie? bo na końcu się okaże, że to on ma więcej tych dokumentów, że próbował to zmienić, tylko nikt mu nie chciał pomagać, nie? a później w sądzie to będzie już na poziomie lub czasopisma nie? przycinków. biegli będą badać przecinki w tych mailach, które będą jako dowody w sprawie i jednak się okaże, że to nie jest tak pięknie niemniej Audyty to jest chyba coś dobrego, nie? co może sobie firma zrobić, bo jeżeli będzie jej zależało na bezpieczeństwie, audyt pomoże? Tak, na jednym wydechu, jak miałabyś to powiedzieć? Uważam, że to jest najlepsze, co firma może zrobić. To było na jednym wydechu. Jak mam powiedzieć coś więcej, to muszę wziąć drugi wydech. Natomiast ja uważam, że to jest najlepsze, co można zrobić. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy kwit. Kwit wydany przez, stworzony przez osobę, która ma jakieś określone uprawnienia, tak? który posiada wiedzę. Ta osoba daje nam spojrzenie i informacje zupełnie z zewnątrz. Tak? Ta osoba nie jest, nie patrzy na organizację w rozumieniu, tego nie mogę napisać, bo za to odpowiada pan dyrektor, a za to odpowiada pan prezes. Tak? To jest osoba, która patrzy, jest no przede wszystkim. Jest, musi być audytor obiektywny, tak? I patrzy na całość organizacji i na poprawienie, znaczy na, na to właśnie, co w tej organizacji nie działa. I teraz my dostajemy informację zbiorczą, tak? Przecież audytuje się najczęściej całą organizację e, pod określonym kątem załóżmy tych, tego bezpieczeństwa informacji. I dostajemy raport, z którego czarno na białym wynika, co mamy OK, tak, bo my opisujemy, jaki stan badamy, e, co jest OK a co wymaga poprawy, tak, co jest jakimś obszarem do doskonalenia, jeżeli mielibyśmy się tutaj do ISO 27001 odnieść do nomenklatury, tak, a jakie są rzeczy, które, które kompletnie u nas nie działają i ja raport audytowy czytam jak wskazówki, tak, ja sobie mogę rekomendacje, nawet z raportu zresztą bardzo często Bo tak... Bo do tego to służy, nie, to może tak pomóc robią, tak. w budowaniu Dokładnie. kolejnych kroków. I, i nawet to tutaj już wejdę już w takie mniej miłe tematy, załóżmy, że w międzyczasie coś się nam wydarzy, mamy jakiś atak, nie wiem, jesteśmy zmuszeni zgłosić to, nie wiem, nawet do łodo, tak? To, nawet jeżeli nie zrobiliśmy wszystkiego, co w tym raporcie jest, bardzo często są to ograniczenia finansowe, ale na przykład mamy coś zaplanowane, że dobrze, nie wiem, mamy sobie zmienić system wykonywania backupów, ale jesteśmy w trakcie, jesteśmy w jednej trzeciej tego, bo sobie to rozłożyliśmy w czasie, bo pod kątem organizacyjnym, technologicznym, finansowym musieliśmy tak zrobić, to zawsze jesteśmy w stanie wykazać, że podjęliśmy już te kroki. Tak, że ktoś nam napisał, że coś mamy nie do końca halo, a my się staramy to, to zmienić. Więc ja uważam, że to jest po prostu taka ściągawka. Zarząd nie musi się na tym znać. IT, nie każdy pracownik, nie każdy informatyk jest bezpiecznikiem, nie musi się na wszystkim znać, tak? A tutaj po prostu dostaje gotowca którym, który, którym tak jakby krok po kroku można się posiłkować, żeby, żeby podnieść ten poziom bezpieczeństwa informacji. tak? Tutaj powiem, że bardzo często, zdarza, znaczy coraz częściej zdarzają nam się takie sytuacje, że w cudzysłowie jesteśmy wykorzystywani, bo są takie sytuacje, że na przykład informatyk mówi: Ale Pani Kasiu, ja o ten dodatkowy dysk, albo o nowy serwer, albo o UTM, a o cokolwiek, to chodzę rok. Tak? I słyszę, że, ale to kosztuje. Dlaczego tak dużo? No nie są to małe pieniądze, ale jak pani to napisze w raporcie, to prezesowi będzie ciężej powiedzieć, że nie da, bo wtedy będzie musiał wziąć decyzję na siebie. Tak, że dostał od autora informację, że to jest potrzebne albo konieczne, a, a on tego nie robi. Więc mamy i takie sytuacje. Oczywiście piszemy tylko to, co. Rzeczywiście napisalibyśmy jako audytorzy, natomiast jest to um, tak jakby wykorzystywane w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby przekonać na przykład zarząd, czy jakieś osoby odpowiadające za jednostkę, żeby je przekonać do na przykład do zakupu jakiegoś, jakiegoś sprzętu. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że poprawnie zdarza się, albo słyszałeś o takich audytach, że były realizowane jednocześnie przez dwie zupełnie niezależne organizacje. Jednocześnie tak. albo jedna po drugiej. Tak, tak. Oczywiście tutaj jest mowa o najczęściej dużych podmiotach, tak, które no wiadomo, audyty też kosztują, to jest, jest jakiś koszt dla organizacji. Takie sytuacje mają bardzo często miejsce wtedy, kiedy rzeczywiście audyt jest robiony po to, żeby były jego realne wyniki, bo wbrew pozorom wcale tak nie jest, że ten audyt jest zawsze po to, żeby przyniósł konkretne korzyści albo konkretną informację. Przykładem tego jest chociażby audyt KLI, który. Rozporządzenie nakłada obowiązek, że każdy podmiot publiczny raz w roku tak na, powinien go przejść. Natomiast bardzo często to jest na zasadzie: Ale, Pani Kasiu, to może być zdalnie i tak naprawdę to nas nie interesuje a sztuka, tak? bo jak do nas płynie wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, to my wtedy napiszemy, że mamy. I oczywiście taki klient nie będzie zainteresowany, żeby go audytowały dwie niezależne firmy i, i żeby on dostał jakiś rozbudowany raport albo kompleksowy raport. On, w takich przypadkach niestety chodzi o sztukę, natomiast y, duże podmioty, szczególnie jeżeli pod, y, podlegają różnego rodzaju. Chociażby ISO wymaganiom, ale też jakiś, jeżeli międzynarodowe podejmują działania, jakąś współpracę, to tak zdarza się, taka, zdarzają się takie sytuacje, że robione są. Um, najczęściej to jest tak, że jedna firma po drugiej um, wykonuje takie audyty. Ja nie spotkałam się z audytem wykonywanym jednocześnie w tym samym zakresie um, przez dwie różne firmy. Ewentualnie robi się zespół audytowy, który jest um, tworzony um, przez przedstawicieli dwóch różnych. Film. Natomiast w innym przypadku to jest audyt po audycie. No ale zawsze można też jako taki środek zaradczy zrobić w ten sposób, że ty zrobiłeś cały audyt od A do Z, a ktoś przychodzi później sprawdzić tylko literę F, G, M i tak dalej. Nie? Tak. Tylko te fragmenty, Oczywiście. które są, ja wiem, mogą być krytyczne, mogą być priorytetowe dla organizacji, albo te wnioski no, wymagają dodatkowego sprawdzenia. Zdarza się też tak, że na przykład robiony jest kompleksowy, kompleksowy audyt całej organizacji. Natomiast na przykład później załóżmy, że jakiś ich dostawca albo partner ma możliwość wykonywania audytów. Jest to bardzo często zapisane w różnego rodzaju umowach, że, że takie audyty też są wykonywane i wtedy oni wchodzą i wykonują, tak jak mówisz, właśnie wykonują jeden z elementów, tak? Nie, nie badają wtedy całości, tylko jeden interesujący ich Fragment tego, tego Jeden, obszar... naszych działań audytowych. Też mam aktualnie w tak zwanym backlogu, nie wiem, jak to, nie, backlog to nie będzie dobre słowo. W dzienniczku Rzeczy do, do Zrobienia też uczestniczę w takim projekcie, gdzie mamy tą świadomość, że ktoś inny będzie robił podobną pracę. Przy czym nie masz wpływu na to, że twoje wnioski będą lepsze od tamtych albo że będą pokolorowane, bo nie masz pojęcia, kto to będzie robił, to po pierwsze, a po drugie klientowi zależy na czymś, co wybrzmiało z tego, co powiedziałeś przed chwilą, żeby te audyty były zrobione prawidłowo. Bo można zrobić audyt na zasadzie dla sztuki. Dla zrobienia audytu, a można zrobić je tak, że będzie z nich coś wynikało i to będzie kapało merytorykom. Tak samo jak ze szkoleniami, tak jak rozmawialiśmy też wcześniej przed nagraniem. Wspomniałeś o, o tym, że realizowałeś jakieś szkolenia jeszcze dzisiaj. No to też wielokrotnie pytam, czy to szkolenie ma się odbyć, czy oni mają być nauczeni. Bo jeżeli ma się odbyć, to jest zupełnie inna kwota, tylko że nie liczcie na jakieś tam owoce, aha, macie tylko tyle do zrobienia. No dobra. Okej, okay, spróbujmy coś zrobić, nie? Ale są projekty, gdzie ktoś rzeczywiście chce mieć ten namacalny efekt, i zapewne też tak jest w przypadku audytów. Przy czym wracam do tej niebieskiej sznurówki, którego typu to był, ale to niech już pozostanie jakąś dłuższą, dłuższą tajemnicą i większą. Okej, okay, mamy rozstrzygnięte to, czy audyt pomoże organizacji, wiemy jakie mniej więcej są zakresy, wiemy jakie mogą być ciekawe historie. Jestem ciekaw, jakie wy znacie przypadki, drodzy odbiorcy, cóż, o czym wyczytaliście, albo wiedzieliście, że może się dziać jeszcze w kontekście takich audytów. Przemek Szczurek i Kuba Staszkiewicz też byli bohaterami tego, tego podcastu, też wspominali o podcastach i mam wrażenie, że mówili o, też o audytach, też o tym podejściu takim do, do sprawdzenia według kontrolek, żeby było bezpieczniej, ale to chyba pokazuje, że trzeci głos... W podobnym temacie, a jednak odrobinę inaczej go przedstawia, i to jest właśnie taki, chyba, spektrum, z którego ktoś, kto będzie chciał być audytowany, robić takie audyty, albo być po tej drugiej stronie audytowanej, żeby wiedział na co się może przygotować. To jest chyba taka wartość, która całkiem przypadkiem z tego wypada po tych materiałach. Powiem ci szczerze, że zdecydowanie lepiej jest robić audyty niż być audytowanym. Ja to przechodzę, ponieważ jako firma mamy ISA 27001 i 9001 złożone. I powiem szczerze, że zawsze na audytach tłumaczę ludziom, że mają się mnie nie bać, że nie jestem po to, żeby im zrobić jakąś krzywdę, że właśnie nie jestem kontrolerem. tak. No, generalnie tłumaczę, na czym ten audyt będzie polegał, że jestem dla nich. No i wszystko to tym ludziom tłumaczymy, no ale zawsze ten element stresu, tak, zawsze ten element straszenia audytorem, audytem jest natomiast muszę się przyznać, że jak przechodziłam pierwszy audyt, jak się zatrudniłam w ZETO, to już poczułam jak to jest, tak, gdzie byłam do tego audytu przygotowana, sama jestem audytorem wiodącym ISO 27001, notabene Przemek mnie, Przemek mnie egzaminował ostatnio, bo musiałam się recertyfikować, więc na pewno i tak miałam tak jakby większą, byłam bardziej przygotowana, tak, wiedziałam co mnie czeka, znam normę, wiedziałam o co, co potencjalnie może być sprawdzane, natomiast Natomiast rzeczywiście mimo tego, że sama tłumaczę, że audyt jest po coś i po co on jest i, i że ten audytor wcale nie jest straszny, to element, element tego stresu tutaj mi towarzyszył. Absolutnie pozdrawiam wszystkich audytorów audytujących moją firmę, żeby nie było wątpliwości. Natomiast rzeczywiście no jest to element stresujący, także zdecydowanie wolę audytować niż być audytowaną. Pozdrawiamy Przemka Szczurka. Tak, tak jeszcze chciałem... Chciałem nawiązać do, do tego, co wspomniałem o Oli, bo z Olą właśnie rozmawiałem o tym temacie. Czy kobiety mają. Jakie są różnice między, między podejściem do pracy kobiet w tej naszej branży? Czy są? I ona nie nakreśliła tego w taki sposób jak Ty, ale u Ciebie to mega wybrzmiało, że właśnie byłaś potraktowana. Przyszła waba i teraz będzie audytować. Mhm. Przecież ona nawet nie wie, czym się różni patchcord od, od wtyczki, od patchcordu. A jednak, Akurat, Kaśka wiem, że się zna na tych obszarach technicznych i, i nie jest tą mityczną babą, która się nie zna, tylko jest tą kobietą, która się zna, bo jest specjalistką. Dobrze. Zaczy, nie, nie, no? to, to Ja myślę, że to nie jest kwestia, mimo wszystko, płci, e, tylko po prostu kwestia tego, że ktoś się czymś konkretnym e, chce zajmować. A moja babcia mówiła, że jak coś robisz, to rób to dobrze. A jak masz robić źle, to nie rób tego wcale. Więc dlatego też, jeżeli zdecydowałam się na zajęcie się określonym obszarem, to staram się robić to po prostu jak najlepiej potrafię. I myślę, że to nie jest związane z tym, że jestem kobietą, tylko po prostu z tego, że tak zostałam nauczona i tak podchodzę do tego, co w życiu robię, zarówno w życiu osobistym, jak i jak i takim zawodowym? Po pierwsze, jesteś profesjonalistą, specjalistą, a dopiero później jest kwestia płci i to, to mm -hmm. wybrzmiało właśnie dokładnie, dokładnie u Oli. A ja sobie tutaj daję trochę więcej tego luzu, właśnie, żeby pokazać, że ten stereotyp jest mega głupi, bo, bo on się nie zna, bo znam wiele dziewczyn, wiele kobiet, które mają ogromną wiedzę. Ja im jej zazdroszczę i bardzo im kibicuję, żeby jak najwięcej, jak najczęściej używały tej wiedzy. Z kategorii wiedzy mam takie pytanie, wylosowałeś pytanie, które brzmi Cóż ma zrobić organizacja, żeby nie być zbyt łatwą ofiarą ataku cyber, ataku przestępczego, cyberprzestępczego, hakerskiego, jakbyśmy go nie nazwali, chodzi o to, że ma informacje, ma pieniądze, a internet, elektronika jest jakimś kanałem dostępu. Co ma zrobić, żeby nie być zbyt łatwą ofiarą? Publiczność znaczy, liczy na odpowiedź że... typu: e, najprostsza rzecz, która od razu przyjdzie do głowy. Znaczy, ja się będę cały czas upierać i to jest moje stanowisko od, od, od bardzo długiego czasu ja na, szczególny nacisk i największy nacisk kładę, kładę, mimo wszystko, na podnoszenie świadomości pracowników tej organizacji. Wiem, że tutaj, że tak powiem, bardzo często wylewa się na mnie fala hejtu, jak to mówię, i zdaję sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju nowinki technologiczne i rozwiązania, oprogramowania, narzędzia dają nam mnóstwo możliwości do tego, żeby tą organizację zabezpieczyć. Tutaj powiedziałeś, że to jest organizacja, która ma pieniądze, więc na pewno te pieniądze pomagają, no bo te rozwiązania nie są tanie. Natomiast... Nie, po prostu ma pieniądze, jakieś wiesz, tak zwany flow, po prostu obraca jakimiś pieniędzmi. To nie jest powiedziane, ja, że ma pieniądze na bezpieczeństwo, to w, w ogóle ma. Z punktu widzenia przestępcy to ona ma miliardy i teraz trzeba zabrać jak najwięcej. Tak, tylko, tylko generalnie chodzi o to, że kiedyś na jakimś szkoleniu, z, pamiętam, że z panią psycholog biznesu powiedziała, że nie wolno już mówić, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, że wtedy sugerujemy, że, tak jakby, no, że źle, źle ludzie to odbierają. Natomiast nie umiem tego określić w żaden inny sposób i nie mówię tego w kategoriach takich, że ja jestem mądrzejsza, ja bym nigdy w nic nie kliknęła i nigdy, nigdy nic nie otworzyła. Natomiast uważam, że mimo wszystko ten, ten, ten element ludzki, ta socjotechnika, to, że jesteśmy zabiegani, to, że po urlopie otwieramy skrzynkę i mamy 200 maili albo i 2000, to to jest ten moment i ten element, który determinuje to, że jednak, że jednak ta organizacja jest dużo bardziej narażona, bo bardzo dużo tych sytuacji, o których czytamy, otwierając codziennie tak wiadomości, kto dzisiaj czym dostał, tak? I czy je dane fruwają w internecie? No mimo wszystko gdzieś tam zaczyna się od tego naszego pracownika i od tych naszych ludzi, więc ja uważam, że no, ja bym kładła tutaj najwię największy nacisk, mimo wszystko jednak na podnoszenie poziomu świadomości pracowników. Spodziewałem się on tego z tym słowem o gwieździe. Czy nie jak zaskoczyłam ja to... cię? No, postaram się. Chociaż raz nie, ze sznurówkami pamiętaj, że mnie zaskoczyłaś. <laughs> Dobrze z tym e, słabym ogniwem e, myślę, że możesz przyznać rację takiej tezie, że e, sama to powiedziałeś, że manipulacja socjotechnika to może być coś silniejszego od człowieka, więc z jednej strony ta świadomość, a z drugiej strony ja wychodzę z założenia, że człowiek ma prawo popełnić błąd i go popełni prędzej czy później. Tak. Ale cały system, całe to środowisko bezpieczeństwa, to wszystko o czym tu mówimy, te wszystkie rzeczy, które wynikają z audytu, według mnie mają spowodować, żeby konsekwencje tego błędu były jak najmniejsze. I tu wrócę do przykładu Super Rady, że wystarczy zabronić im instalować aplikacje na komputerach. Wiesz co, a, a ja znowu wrócę dalej, będę się czepiać jednak tej, tej świadomości. Bo z jednej strony świadomość pracowników, ale pracownikiem też jest prezes firmy bądź zarząd firmy. I ja mówię też o ich świadomości, dlatego że ja osobiście to jest tak jakby przykład tutaj z naszego rynku lubelskiego mieliśmy taką sytuację, że Firma została, jej dane zostały zaszyfrowane i jak rozmawialiśmy kiedyś z, tym, z tą osobą, która odpowiadała za, za kwestię, nie powiedziałam najważniejszego, kopie zapasowe mieli wykonany rok przed atakiem ostatnie, Tak? Czyli jest bardzo aktualne, tak jakby tutaj wszystko można było idealnie odtworzyć. I, no I rozmawiałam z prezesem tej firmy, tak? No i on mówi: no ale pani Kasiu, no kurde, no przyszedł do mnie człowiek, chciał tam 50 tysięcy na jakieś serwery, coś tam. Jakie pięćdziesiąt tysięcy? To jest tyle pieniędzy. Przepraszam, tam chyba chciał wtedy na początku 20 tysięcy, ten, ten człowiek po tym ataku się zrobiło 50, no bo jakieś właśnie dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenia chcieli wdrożyć. Więc dla mnie to podnoszenie świadomości, ja mówię to w takim kontekście, że z jednej strony podnosimy świadomość nawet tego najbardziej szalego pracownika na samym dole, ale podnosimy też świadomość zarządu osób decyzyjnych, że jeżeli chcemy wydać jakieś pieniądze, to robimy to z sensem yy, i robimy to po to, żeby właśnie na przyszłość nie było jeszcze większych wydatków, jeżeli trzeba będzie, nie wiem, odtwarzać dane, płacić okupy albo płacić odszkodowania ludziom, których dane będą fruwały po całym yy, internecie. Więc myślę, że to jest. Tak, jakby bardzo trudny element do pogodzenia tego wszystkiego, tak? Co możemy zrobić na poziomie podnoszenia świadomości, a gdzie musimy zainwestować w to, żeby właśnie, mimo wszystko, mnie, która po dniu pracy, tak jak dzisiaj otworzyłam maila i mam 80 maili nieprzeczytanych, żeby gdzieś tam w ferworze tego jakieś narzędzie mimo wszystko ograniczało możliwość wykorzystania tego, że jestem osobą zajętą i, i, i może czasami nie do końca czytam wszystkie maile albo załączniki, które otwieram, tak? Czyli świadomość Trzeba to wyważyć. Na świadomość dokładnie, na, na każdym poziomie Człowieka w organizacji, czy to będzie ten użytkownik, czy to będzie ktoś z IT, czy to będzie ktoś, kto odpowiada i decyduje o wszystkim, ale to jest chyba prosty wniosek, bo jak będą świadomi odpowiednio, każdy na swoim poziomie, to jakikolwiek błąd będzie wykonywał mniej konsekwencji. Tak po prostu. Będzie, 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 będzie tak. dokładnie tak, będzie, będzie trudniej, kiedy IT wykona mniej błędów, bo będzie bardziej świadome. Tym samym błąd innego pracownika no, wywoła mniej konsekwencji, bo czy to będzie segmentacja, czy procedura, czy uwierzytelnienie dwuskładnikowe, cokolwiek tam będzie z, jako, jako ten środek mitygujący, zmniejszy założenie konsekwencje. Gwiazdka w przeciwieństwie do sytuacji, gdzie nie ma nic z tym zrobione, jest pozostawione pozostawiona tyczystemu przypadkowi i jest tylko święty informatyk, w sensie, że modlimy się do świętego jakiegoś informatyka. Nie wiem, czy taki jest, ale, ale spoko. Katarzyna, jestem bardzo ciekaw, jak ty definiujesz bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, różne tu są oblicza, ale kiedy słyszysz pytanie, twoja definicja bezpieczeństwa i jak? Jak to rozumiesz? Jak, jak byś to nazwała po swojemu? Tak naprawdę dla mnie bezpieczeństwo to jest cały system, który tworzymy w organizacji, tak? To jest, to jest połączenie kilku elementów. To jest, to jest za, zarówno infrastruktura, sprzęt, to są, to są zabezpieczenia organizacyjne różnego rodzaju procedury, jak i właśnie ten element ludzki, tak? Czyli dbanie o to, żeby ci ludzie mimo wszystko jakiś poziom świadomości, mniejszy, większy, bo też z różnymi ludźmi pracujemy w organizacjach, żeby to wszystko było tak naprawdę, te wszystkie elementy, które wymieniłam, czyli sprzęt, rozwiązania organizacyjne plus czynnik ludzki w odpowiednim poziomie świadomości, moim zdaniem, to wszystko wpływa na to i jest, stanowi to właśnie to bezpieczeństwo, tak naprawdę, tych naszych zasobów danych, tak? Nie tylko danych osobowych, ale też innych informacji czy, czy innego rodzaju danych, które mamy. Tam, gdzie pracujemy, tak? W, w, w jakichś tam naszych organizacjach. Więc dla mnie bezpieczeństwo to tak naprawdę system. System wielu tych rzeczy połączonych. To od razu wrzuca mi się takie pierwsze pytanie, bo ten system na pewno się składa przynajmniej z takich trzech elementów: człowiek, o którym już mówiliśmy, technologie, czyli wszystkie firewally i setki innych akronimów, segmentacje, cokolwiek innego, bo to też jest jakiś kawałek technologii. No I proces, czyli co można, czego nie można, jakieś wytyczne regulaminy. Jakbyś to uszeregowała według według tego, co a może inaczej, które według Ciebie jest ważniejsze, albo bardziej warto się na tym skupić. Jaka jest proporcja o jeszcze tych trzech składników według ciebie taka ideolo? Zadajesz trudne pytanie, żeby, to, żeby tak, tak to podzielić i jakoś wskazać pod kątem ważności, czy, czy, czy proporcje, których powiedziałeś. Na pewno na pewno nie. nie, nie najchętniej bym powiedziała, że wszystkie trzy są takie same, tak, bo tak byłoby najprościej. Ale to też jest jakaś odpowiedź, że każdego I, musi być tak, rozsądny i, i balans. Ale tak jakby sama do końca nie jestem do, do tego przekonana, bo sam przed chwilą powiedziałeś, że zawsze jako ludzie będziemy popełniać błędy, nie jesteśmy w stanie się przed tym ustrzec. Po drugiej stronie też mamy osoby, które tę naszą skłonność do popełniania błędów wykorzystują, tak, i wykorzystują chociażby różnego rodzaju Zagrywki socjotechniczne. Na pewno obecne rozwiązania, tak? No generalnie teraz mamy wysyp różnego rodzaju rozwiązań, nowinek technologicznych, które informują nas, że coś się dzieje, różnego rodzaju sądy, tak? NDR i te wszystkie sprawy, które mają nam pomóc w tej walce z, z tymi wszystkimi z tą czarną stroną, ciemną stroną mocy. Więc ja bym tutaj, może, może stwierdziłabym, że ten podział 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia, jak najbardziej jest, może bym się do niego, że tak powiem, ku niemu skłoniła, ale jednak uszeregowała go, uszeregowała go w ten sposób, że dobrze, niech będzie ta technologia, która jest pierwszym elementem zabezpieczającym organizację, tak, czyli ona spowoduje, że czegoś mniej do nas wpłynie. Na przykład, nie wiem, maili, które potencjalnie nasz pracownik może kliknąć. Yy, yy, takie rozwiązania, które nas powiadomią o tym, że coś się dzieje, także coś niepokojącego się dzieje, my będziemy mogli na to zareagować. Drugim elementem, mimo wszystko, yy, jako drugi element wskazałabym świadomość pracowników, dlatego że procedury mają to do siebie, że są pisane do segregatorów bardzo często. Ja dla mnie nawet jak robię audyty. Ja bardzo często to podkreślam w raportach i jestem mega zadowolona, jak mogę tak napisać w raporcie, że na przykład pracownik nie był w stanie powiedzieć, że to wynika, że on ma taką procedurę w firmie, że on to robi zgodnie z taką procedurą, albo że taka procedura u niego jest, ale on wie, że tak ma zrobić. Tak? To wynika z dobrej praktyki, to wynika z on nie potrafi powiedzieć skąd, ale wie, że powinien tak robić. Nie wiem, zasada czystego z tego biurka, ekranu, nie wiem, jakieś tam polityki haseł i tego typu rzeczy. Więc ja bym tutaj y, jako drugi element y, po tych zabezpieczeniach technicznych... W prowadziła I tutaj powiedziałabym o tym, o tym czynniku ludzkim, natomiast te procedury zostawiłabym na końcu, bo oczywiście my je musimy mieć, nawet pod tym kątem, żeby później powiedzieć, żeby tak jakby mieć się na czym oprzeć, także o czymś, jakieś zasady u nas obowiązują. Już nie wspomnę, że jeżeli jesteśmy, mamy ISO, tak, no to wiadomo, że to nas obliguje do, do też dokumentowania pewnych rzeczy. Natomiast to niestety moje doświadczenie, czy ze strony rodowskiej, czy z tej strony bezpieczeństwa informacji i tej audytowej, Wynika, że bardzo często te procedury no, nie są stosowane, a człowiek przychodzący do pracy bez czytania po prostu podpisuje oświadczenie, się się z nimi zapoznał i zobowiązuje się je stosować. tak, więc, tak bym to ustawiła, więc zostawmy przy, zostańmy przy tym podziale 1 trzecia, 1 trzecia, natomiast w, taki, w, takim, w takiej kolejności, że zabezpieczenie technologiczne, później czynnik ludzki jako trzecie procedury. I sobie takie organizacyjne elementy. Świetna mieszanka. Świetna mieszanka świetnie, świetnie wyjaśnione, kiedy i dlaczego akurat tak uszeregowałaś. Super. Piątka. Poproszę dzienniczek. Wpiszę ocenę. Panie Arturze, Jest... teraz już są szóstki, więc wiesz, tak jakoś... Na Rozumiem, szóstkę, że na koniec. Na, koniec, na szóstkę, na koniec, szóstkę to sobie pani, pani Katarzyna no, musi no, zasłużyć. Ja tym jeszcze. ustem, więc wiesz, tutaj... Jeszcze mam ze, ze, ze 16 pytań, proszę Pani, ja tutaj mam, a, albo ze to, 17 jest nawet. Dobrze. Jest szansa podbić ocenę. Dobrze. 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 bardzo pięknie wskazałaś właśnie to, że tą procedurą może być też taka nieświadoma kompetencja, że ktoś nie ma tego napisanego, nie ma gdzieś na kartki, co ma zrobić, albo że jest jakiś konkretny regulamin, który stanowi, co się ma wydarzyć, a ten człowiek jednak, z tego co zrozumiałem... Podjął dobrą decyzję i zrobił coś, co gdzie indziej jest traktowane jako procedura. Trzeba tak, go znaleźć i kazać mu to napisać, bo skoro on sam to wymyślił, to znaczy, że to musi być świetne. A jak ty to jeszcze powtórzyłaś, to znaczy, że to mogło zadziałać. Tak często też się chyba tworzy procedury, nie? Najpierw się patrzy, jak oni pracują, pyta się ich, a dopiero później się to spisuje. No właśnie na tym polega tak naprawdę dobre pisanie procedur bo pisanie procedur za przysłowiowego biurka albo jeszcze co też zajmujesz się trochę, znaczy masz wiedzę i zajmujesz się trochę Rodo, no to wiesz, co się działo w 18 roku, kiedy za 99 zł można było sobie kupić w internecie gotową do dokumentację. Do dzisiaj można je kupić. A to dzisiaj można, widzisz, no, no to, to już wypadłam tak. z zabiegu Wypadłam z obiegu tego wszystkiego, natomiast, natomiast dokładnie tak. Ja bardzo często, jeżeli tworzę jakiekolwiek procedury, to zaczynam od tego, że zaczynam, zaczynam od rozmowy z ludźmi i pytam, jak to było do tej pory. Jeżeli to, co oni robili do tej pory, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład tak, albo z jakimiś wytycznymi, nie wiem, ISO czymkolwiek, to ja im tak to zostawiam, ja to tylko im spisuję. Tak, ja im to przelewam, robię z tego załącznik do polityki, na przykład. Natomiast jeżeli wymaga to jakiegoś doprecyzowania, ale to dalej jest ich proces, który działa, a ja, im, ja go tylko lekko modyfikuję. Dlatego, że nie ma nic, że tak powiem, gorszego niż narzucenie komuś procedur, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości, i to jest, wtedy to jest ten słynny czerwony segregator. Naprawdę, nie wiem, dlaczego, ale on zawsze jest czerwony z zapisem RODO który po prostu jest wyjmowane, albo i nie jest wyjmowane, tak? Był wyjęty, kiedy do, były do niego włożone dokumenty, i ewentualnie jest wyjmowany wtedy, kiedy przyjeżdża audytor i, i chce zobaczyć, czy mają politykę, albo czy mają jakąkolwiek dokumentację. Natomiast to są najczęściej martwe zapisy, bo jeżeli my rozpisujemy komuś proces na 50 kawałków, a jest to prosta organizacja, i te kawałki są dwa, to jaka jest szansa, że ta procedura, ona już na starcie jest skazana na niepowodzenie, tak, więc ten, ta kolejność, o której ty powiedziałeś, tak, czyli posłuchanie ludzi i spisanie tego, co już działa w organizacji, moim zdaniem to jest no, podstawa do tego, żeby procedura po prostu działała i była stosowana. A tak chyba się mówi, bo po prostu na szkoleniach, które dotyczą właśnie procedur w ogóle, ochrony informacji od tej strony nietechnologicznej, tylko tej tak zwanej miękkiej, że tak się powinno je tworzyć być może nawet to gdzieś usłyszałem, ale jako ciekawostka a propos tego Rodo za 99 zł. Rafał Tochman kiedyś mówi: ty nie kupuj za 99, tylko kup sobie tam za 127, już są o wiele lepsze. To tak, tak, no tak, tak. tak, tak mi się przypomniało. Kiedyś... I że można było, że jednak lepiej zainwestować 28 zł więcej, tak? 27% mówimy biznesowym językiem, pani Katarzyno. 27% okay. więcej inwestujesz i masz lepszy zwrot z inwestycji, jest to bardziej safety. Ten czerwony segregator masz... może. Tak, mam nieodparte wrażenie, że ten czerwony segregator działa wtedy, kiedy pani zdziałało czystość i sprzątanie obiektu, czyli pani Ciso, tej niebieskiej sznurówki będę wracał do niej. <laughs> weźmie, weźmie z, Tak, weźmie z maszynowni, serwerowni po rozwiązaniu supa gordyjskiego ścierkę i go dobrze wytrze i będą czyste, świeżutkie, zaktualizowane procedury. procedury. To, że nigdy nie użyte, to jakby, tym lepiej. No, Wolałabyś kupić samochód używany, czy, czy używany, ale wygląda, wróć, używany czysty, czy używany brudny, jakiś taki, wiesz, podziurawiony. No, wolisz czysty. No. z jednej strony tak, natomiast muszę tutaj powiedzieć, że yy... Jeszcze przez zmianą prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli jeszcze za, za, poprzednie, za poprzedniego prezesa, już Urząd Ochrony Danych Osobowych wykonując różnego rodzaju kontrole, o których oczywiście dowiadywaliśmy się gdzieś tam z decyzji publikowanych na stronie, w wielu tych decyzjach pojawił się element fikcyjności procedur i odnoszenie się do tego, że te procedury nie działają. Już nie pamiętam, który z dyrektorów departamentu opowiadał na, na jednym ze szkoleniu, na jednym ze szkoleń z jakiejś konferencji, że Urząd Ochrony Danych Osobowych pojechał na kontrolę do podmiotu. No, i zażądał od przedstawiciela, od inspektora, tak? Przekazania wyników testów, podatno, testów podatności za ostatnie dwa lata. No, inspektor się przeraził, powalił do prawnika z pytaniem: Czy. Jest jakaś podstawa prawna, że oni testy podatności muszą robić, no bo inspektor takowej nie znał. No więc tutaj z prawnikiem ustalili, że absolutnie takiej podstawy nie ma, więc inspektor zadowolony przyszedł do kontrolera z ŁODO i mówi, ale proszę pana, dlaczego pan mnie pyta o wyniki testów podatności, skoro nie ma takiego przypisu? A kontroler ŁODO mówi, ale wpisaliście sobie to państwo w politykę, że dwa razy w roku czy tam raz do roku wykonujecie w swojej organizacji testy podatności. Więc jeżeli sobie to wpisaliście, to je róbcie, tak? Później kara nałożona na wójta, gdzie pr pracownikowi skradziono z domu laptopa służbowego, tak? Gdzie w polityce było napisane, że wszystkie um, laptopy mają szyfrowane dyski. Później się okazało, że skradziono z domu nieszyfrowany, tak? Oprócz Więc... tego jednego. Yes. Znaczy, ja wiem, że trzeba się wytłumaczyć dobrze, jak już się zaliczy taką wpadkę, ale moim zdaniem to jest taka, to, to Urząd Ochrony Danych Osobowych dał taki jednoznaczny sygnał, że odchodzimy od tego, co mam, że mamy mieć tylko i wyłącznie dokumenty. Tak? Tylko rzeczywiście w trakcie kontroli jest sprawdzane realnie, czy te dokumenty są stosowane. Tak? Czy to, co sobie wprowadziliśmy, po prostu funkcjonuje. Więc myślę, że ten czerwony segregator trzeba będzie jednak trochę odkurzyć. Producenci niebieskich segregatorów właśnie zacierają ręce. Teraz przyszedł <grytanie> ich czas. Tak jest. Tak. A producent niebieskich farpocznorówek i segregatorów jeszcze bardziej zaciera ręce. I będzie rodo po, RODO po zmianach, tak? W niebieskim segregatorze. RODO po zmianach. Jak sobie tak dworujemy, to może udać się tu odpowiedzieć na kolejne takie mam zagadnienie, które nie nurtuje. AI, sztuczna inteligencja, wszystkie uczenia maszynowe, algorytmy, jakbyśmy tego nie nazwali, czy AI, tak sobie nazwijmy to roboczą, czy AI wpłynie na... Branże wpłynie na audyty, na tą bezpośrednio Twoją pracę? Czy masz szansę jakoś wpłynąć? Nie mówię źle, dobrze wpłynąć, tylko czy w ogóle? Zresztą na branże w jakimś zakresie na pewno. Czy na, czy, czy, czy na audyty? Yy... W jakimś zakresie być może, bo spotykam się już z takimi, z takimi sytuacjami, że różnego rodzaju, no wiadomo, audyty też mają bardzo różne zakresy, tak? To, to wszystko zależy od tego, jakiego audytu klient potrzebuje, jaki sobie audyt, o jakim zakresie zamówi, jaką usługę kupi. Więc spotkałam się już z tym, że wykorzystywane są, czasami rzeczywiście klienci życzą sobie, żeby na przykład w ramach przeprowadzenia takiego audytu, Dokonać też na przykład jakiegoś takiego ataku na pracowników, tak? Nie wiem, phishingu, tak? I, i rzeczywiście tutaj ChatGPT święci triumfy, bo bardzo wielu audytorów, nawet na różnego rodzaju forach, wskazuje, że wykorzystują to narzędzie po to, żeby to narzędzie im napisało, tak? Fajny, jakiegoś fajnego maila podszywającego się pod, pod jakąś organizację, nawet przed rozmową z Tobą. Czytałem gdzieś na LinkedInie właśnie a propos, a propos wykorzystywania sztucznej inteligencji. No jak to się ma do tego, że no tutaj, no, jakby nie było to, nie powinno być stosowane i, i, i wykorzystywanie tego do, do jakichś tam niekoniecznie zgodnych z prawem celów, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja nie wie w jakim celu, jak, jak, jaki nam przyświeca cel, tak? Jeżeli my zadamy pytanie, nie wiem, napisania jakiegoś tekstu, tak? No, to sztuczna inteligencja nie ma świadomości, czy robi to rzeczywisty pracownik i jest to... No, nie jest zrobione to po to, żeby kogoś oszukać, czy też nie, więc generalnie jest wykorzystywana to sztuczna inteligencja. Natomiast że myślę, że mimo wszystko w tej naszej branży audytowej, gdzie jednak musisz ocenić dowód, tak? Bardzo często to jest i dowód z dokumentu, i dowód z wywiadu, tak? No różnego rodzaju dowody zbieramy w trakcie, w trakcie audytu. Oczywiście moglibyśmy się pokusić o to, żeby mimo wszystko, nie wiem, zrobić, Jakąś checklistę, jakiś formularz, tak, który później podlegałby jakiemuś, jakiejś weryfikacji. No ale myślę, że, mimo wszystko, ten obszar, którym ja się zajmuję w tym bezpieczeństwie informacji, czyli gdzie jednak wymaga się jakichś wyciągania wniosków i bardzo dużo zależy od samego audytora, to jest jeden z obszarów, gdzie, gdzie sztuczna inteligencja może być wykorzystana. No ale myślę, że nie musimy się obawiać zastąpienia nas przez algorytm sztucznej inteligencji. Świetnie, dzięki. Tobie jest bliski zakres regulacji. Wspomniałaś o Rodo, wspomniałaś o KRI. W tym roku będzie bardzo dużo się działo i będzie no. bardzo gorąco w kontekście Nisa, dwójki i Dory między innymi. Nie no, tylko też sztucznej inteligencji. Mm. Jak, jak jaki to było akronim? Bo to jakoś się nazywało. akt Tak, a, 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 o usługach cyfrowych. Dopiszę do notatki konkretno. Moje pytanie jest: jak bardzo te regulacje zmienią branżę w skali tego przynajmniej najbliższego roku? Czy zmienią, wpłyną. Wiesz, co to... To bardzo trudne pytanie, tak naprawdę, dlatego że ja do, do wielu tych, ja z jednej strony do tych regulacji podchodzę, znaczy czekam na nie i wiążę z nimi bardzo dużo nadziei, szczególnie tutaj z NIS-em 2. Z drugiej strony mam obawy podobne jak te, które były związane z RODO. Bardzo często też o NIS-ie 2 mówi się w kontekście kar, tak? I odpowiedzialności, i, i, i karania za niestosowanie. Przypomnij sobie 18 rok, dokładnie tak samo było z RODO. My, my dalej wychodzimy, jako osoby zajmujące się ochroną danych osobowych. Ja dalej spotykam się. Pierwsze pytanie, które mi zadaje klient albo zadaje mi uczestnik szkolenia, to jest, ale co, jaką my karę za to dostaniemy, podobno dużą, tak? Więc. Rzeczywiście bardzo dużo tych tych regulacji się teraz skumulowało. Zresztą nawet na ostatnim, na ostatniej konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, które SABI akurat robiło, właśnie była podnoszona kwestia tego, jakie, jakie wyzwania stają przed inspektorami ochrony danych osobowych, ale też przełóżmy to na audytorów, tak. Bo tak naprawdę zobacz, jak interdyscyplinarny będzie musiał być inspektor. Obojętnie, czy mówimy o nisie, o bezpieczeństwie informacji cyberbezpieczeństwie, o dorze, czyli kwestii, kwestii podmiotów finansowych, czy mówimy o, o sztucznej inteligencji, wszędzie dotykamy danych osobowych, tak? Wszędzie nam się te dane pojawiają i tak naprawdę inspektor musi. Za tym wszystkim nadążyć, tak? I musi się w ogóle w tym całym gąszczu tych wszystkich aktów prawnych y, y, odnaleźć. Ja zawsze mam też taki problem, że my też nie nadążamy z regulacjami y, y, krajowymi. Zobacz, co się dzieje z nis 2, tak? No, my mamy unijny dokument. Już nawet nie wiem, ile mieliśmy wersji krajowej ustawy, ustawy KSC, tak? O Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a tak naprawdę to ona jest kluczowa, bo te dokumenty, te dokumenty unijne bardzo dużo pozostawiają, mimo wszystko, swobody i odnoszą się w wielu punktach do tego, że może to tak być, ale ustawodawca krajowy może to zmienić, tak? Na pewno to, co klienci mi, na co klienci mi zwracają uwagę w kontekście NISA 2, to jest to, że zobacz, do tej pory było tak, że jeżeli podmiot dostawał na, na gruncie obecnych przepisów, było to w ten sposób, że podmiot dostawał decyzję administracyjną, wiedział, że jest operatorem usługi kluczowej, tak? To było zero jedynkowo, tak, jest decyzja, jestem, wiem, wiem że wchodzę w przepisy. W, tym, w, tych, w nisie dwójce, tak? mamy już tą sytuację, że Oczywiście wskazane są branże, tych branży, jest, branż jest dużo więcej, jest już ich 18, a w nisie jedynce chyba było 7, być może, że już teraz zmyślam, jeżeli chodzi o tą jedynkę, ale będzie bardzo dużo takich sytuacji, że to podmiot sam się będzie musiał ocenić, czy pod tą regulację podlega, czy nie. I muszę powiedzieć, że tutaj podmioty mają bardzo dużo wątpliwości, co do tego, że nie będą potrafiły Mówiąc od samym początku, że one nie tylko nie będą potrafiły wywiązać się z tych obowiązków, czyli z tych poziomów, w przypadku Nisa, oczywiście w przypadku tych, tego określenia minimalnych standardów, które te podmioty będą musiały spełniać pod kątem bezpieczeństwa, ale one się boją, że popełnią błąd już na samym początku, tak, czyli błędnie zakwalifikują się, że na przykład pod te, pod te przepisy nie, nie podlegają, więc ja generalnie no sama jestem ciekawa, jak to wszystko się ułoży, dlatego że przepisów jest mnóstwo, są one skomplikowane. Czasu tak nic wchodzi w październiku 2024, mamy luty. Wbrew pozorom. Ja obawiam się powtórki z 2018 roku. Wszyscy przypomnieli sobie, że potrzebują inspektora i że potrzebują nowej dokumentacji 24 maja, ponieważ 25 wchodziło RODO, tak? Więc ja mam mimo wszystko obawy pod tym kątem i nie do końca odpowiada mi to, że na przykład NIS jest sprzedawany, czy w ogóle ten, ten temat Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa jest sprzedawany przez pryzmat straszenia karami tylko i wyłącznie. To nie jest łatwy temat, ale... Wniosek jest chyba jeden. Jak regulator pomoże, im szybciej się określi, co my de facto potrzebujemy, tym szybciej będzie to zrobione, bo może być jak 18-24 maj. Dobrze pamiętam? 25 weszło, Roda. 25, ale ja właśnie pamiętam ten 24 wieczór, to był czwartek, setki maili. Mamy pańskie dane, będziemy je przetwarzać. Mamy pana dane, proszę pana, mamy pana dane. Pani, proszę mhm. pani, mamy pana. Co? Hello? No, wtedy już pamiętam taki przypadek, nie wiem, dawno już go nie przypominałem sobie, yy, jaka, jest, jaka jest szansa na zaszyfrowanie danych w jakiejś organizacji? Zerowa. Dlaczego? Dlatego, że informatyk zapytany przez audytora, przez kogoś, kto nie audytora, kogoś, kto miał stworzyć analizę ryzyka, analizę zagrożeń, yy, zapytany informatyk, ile razy przez ostatnie 3 lata mieli zaszyfrowane dane, odpowiedź była równa, okrągłutkie 0, więc szansa. Też jest zero. Ile razy spadł na ciebie meteoryt w życiu? No, zero, no to jaka jest szansa, że spadnie jutro? Ale Artur, zobacz, jakie my, my w czasie tej rozmowy znaleźliśmy cudowne i proste rozwiązania na tematy, nad którymi głowią się mądrzy tego świata. Odbywają się setki konferencji, powstaje mnóstwo narzędzi, a okazuje się, że rozwiązanie no bo skoro ryzyka jest równe zero wystarczy odebrać komuś uprawnienia do instalowania oprogramowania na komputerze. Taka i zabycie, prosta rzecz, nie? nie czemu czemu inni tego nie robią? Czego, nie dlaczego tego nie robicie? Powiedzcie. Ale to, słuchaj, po prostu człowiek uczy się całe życie. Widzisz, po co się doktoryzować czasami? Najprostsze rozwiązania są po prostu najlepsze. Może my za daleko szukamy, może my już tak się zagoniliśmy w tej kwestii tego cyberbezpieczeństwa i nakręcaniu siebie, że nie widzimy po prostu najprostszych rozwiązań. Jakieś trzy minuty nie wracają do przypadku naszego CISO od niebieskiej sznurówki, i moje pytanie jest: ukradli im serwer? Włamali się przez te serwery? KVM im skompromitowali? A? Kabla chociaż Coś mieć nie? ukradli z tej serwerowni? Nie. No to to po co wam te drzwi przeciwpożarowe na 60 minut? Zgodne z RODO, zgodne z KRI czy z czymkolwiek innym? No. Bez sensu. Bez sensu. W analizie ryzyka zero. Tak. Chyba, że panu ukradli serwer, to no zero. No to po co nam to za Dobra, bo znowu sobie dworujemy katarzyno. Ale Poczekaj, 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 tutaj no? a propos dworowania i a propos takiego, takich ryzyk to też autentyczna sytuacja jest jednego z audytów, kiedy, kiedy pani, która prowadzi, odpowiada za kasę, mówimy o urzędzie gminy, no i pani znowu jedna, jedyna osoba, dzierży pełnie władzy, tylko ona ma klucze do sejfu, te klucze, ze sobą nosi, do domu, nikt nie ma kopii. Generalnie, jedno, znowu jedna osoba rządząca całym tematem, no i w, w trakcie generalnie mam taki zwyczaj, że od razu w trakcie audytu rozmawiam, tak? Właśnie, żeby klient nie był zaskoczony raportem, albo żeby miał okazję coś wyjaśnić, bo czasami ja nie do końca coś rozumiem, albo źle rozumiem sytuację, czy, czy, czy czy po prostu wyjaśniamy sobie, dlaczego jest zastosowane takie, nie inne rozwiązanie. No i właśnie rozmawiamy później z tą, z tą panią. Ta pani już generalnie rok przed emeryturą, całe życie pracuje w tym urzędzie, cały czas pracuje w tym jednym miejscu, cały czas pracuje na tej kasie i cały czas ma tą szafę pancerną w tym pokoju. No i my jej próbujemy już wytłumaczyć, no ale wie pani, różne rzeczy się mogą zdarzyć. No może pani zachorować, no więc tu zostaliśmy posądzeni o to, że jej źle życzymy, że ona nigdy w życiu na dniu jednego dnia zwolnienia. Nie miała. No i tutaj padł też temat na jakiejś kradzieży, czegoś tam, ona mówi do mnie tak: Dziecko mówi: Nigdy w życiu, nie byłam na zwolnieniu nigdy w życiu nikt stąd nic nie ukradł. Mówi: Jedyne co co nam ukradli, nie, jedyne co nam ukradli to paprotkę, tak? ale w ogóle jaką paprotkę, no, że kiedyś rzeczywiście włamano się do tego urzędu, chciano wynieść tą szafę pancerną, ale z uwagi na to, że była za duża, to, no, to po prostu wyniesiono im paprotkę, więc czasami takie, właśnie takie rozmowy z, 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 z takimi osobami na audytach, no to właśnie też tak wyglądają. To taki kolejna wrzutka a propos yy, bieżącej pracy audytora. Nie wiem, kto pisze ISO, ale wiem, kto je umie czytać, i wiem, kto audytuje z tego. Także Przemek Szczurek. Bardzo Cię poprosimy o to, żebyś zasugerował im wprowadzenie kontrolki numer 6.66, paprotka zielona, honej pot. Tak. Nie ukradną serwerowni, ukradną paprotkę. Mniejsza strata, a przynajmniej wiesz, że byli, więc taki honeypot pod paprotkowy. Dobrze, ja mam wrażenie, że ty próbujesz mnie to wybić z rytmu, droga, droga moja koleżanka. Zgadzam się jak mogę. Ale ja się nie dam, ja się nie dam, dalej wiem, będę mówić. jesteś chadnym zawodnikiem, wiem. Mam jeszcze, mam jeszcze piętnaście pytań, albo nie, poczekaj. No, nie okay, 19 to, no. było godzinę temu, więc nie mówisz, że 19 znowu. Bo mówisz. To ja dorabiam kolejne pytania, bo jestem Aha. ciekawski jeszcze. Ktoś mi kiedyś powiedział... Ale poczekaj, powiedział tak tempu... jak ja przestanę mówić, to skończą się w ogóle pytania, to już kończymy? Nie, 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 nie to, to ja będę nie, nie. mówić, to będzie gorsza informacja, Aha, nie? Okay. Także mów, żeby okay. to nie było, że tylko, że tylko ja mówię. Gdzie szukasz wiedzy? Bo, bo masz, masz niewątpliwie tą wiedzę... to. No słychać, że, że wiesz, o czym mówisz, wiesz, że nie gadasz bzdury, trzyma się tego, co Dzięki. ci babcia powiedziała, żeby, że jak już coś robisz, to robi dobrze i dobrze idzie, nie wiem, tycie, cokolwiek innego, babcia mi tego nie mówiła. Niemniej. Moje pytanie jest wprost: skąd czerpiesz wiedzę, taką na co dzień, raz w tygodniu, raz w miesiącu? Jak to wygląda u ciebie? Jak powiem, że z każdego możliwego źródła, to, to zaraz powiesz, że, że za ogólnie nie przyjmujesz takiej odpowiedzi, ale trochę tak jest. To Cię skieruje na terapię uzależnień od, od nauczania, ale to będzie stać koło mnie w kolejce, bo ja się tam boję. Właśnie, sam. tak, właśnie miałam powiedzieć, że myślę, że możemy sobie podać w tym zakresie rękę, dlatego że. Um, to nawet wiąże się też z tym, co, co powiedziałam, z racji tego, że oprócz tego bycia audytorem, jestem też oczywiście inspektorem ochrony danych osobowych i o tej interdyscyplinarności, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Tak jakby w ogóle poruszanie się, jedyna, jedyna pewność naszej pracy jest taka, że jutro wstaniemy i, może, i nic nie jest pewne, że się obudzimy i to w zupełnie innej rzeczywistości, bo dowiemy się o kolejnym ataku, o kolejnej grupie, o kolejnej metodzie. Więc generalnie my musimy cały czas podnosić swoje kompetencje, tak? To jest, to jest nieustające gonienie króliczka, nawet w zakresie sztucznej inteligencji, o której, o której powiedziałeś. Ja też jestem członkiem sekcji sztucznej inteligencji, którą, która powstała przy Politechnice Warszawskiej i generalnie jak z tymi ludźmi rozmawiam, to no właśnie to jest jeden z elementów, w jaki sposób ja się uczę, tak? Czyli generalnie wynajduję sobie ludzi, Takich flików, jak my jest wbrew pozorom, dużo albo mało, tak? Ja na szczęście znam dużo, tak, znam dużo ludzi, którzy są pasjonatami swojej, swojej pracy i tak naprawdę ja czerpię z bardzo wielu źródeł. Dla mnie olbrzymim źródłem wiedzy jest issa, dlatego że spotykamy się raz w miesiącu w Lublinie. Zawsze staramy się, żeby prelekcje miały osoby, które są fachowcami, profesjonalistami absolutnie w każdej dziedzinie. Z jednej strony mamy osoby, które mówią o kwestii, kwestiach formalno-prawnych mamy osoby techniczne, które czasami jak mówią to ja już się w którymś momencie nawet gubię, bo już tak głęboko wchodzimy w tematy techniczne, że, że, że moja wiedza aż tak daleko nie sięga. Więc na pewno tego typu spotkania, czyli różnego rodzaju stowarzyszenia branżowe, tak, do, których, do których należy zarówno tych dotyczących bezpieczeństwa informacji z zakresu, jak i, jak i ochrony danych osobowych. Prawda też jest taka, że ja jestem aktywna. Myślę, że każdy, kto, kto korzysta z Linkedina i gdzieś tam, w tym naszym towarzystwie, bo wbrew pozorom, gdzieś tam wzajemnie się obserwujemy, widzimy nasze wpisy, to jest też dla mnie Źródło nie tylko informacji bieżącego tego, co się dzieje, ale również różnego rodzaju informacji o, o wydarzeniach, konferencjach, więc staram się też być na najważniejszych branżowych wydarzeniach, nawet, nawet nie tylko pod kątem Wykładów i takiej wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim jakiś kontaktów osobistych. Ja zawsze mówię, że dla mnie najważniejszą wartością jest lista kontaktów w moim telefonie, że jeżeli potrzebuję informacji, potrzebuję pomocy, jakiegoś wsparcia, to po prostu mam magiczną, magiczną listę i zawsze wiem do kogo zadzwonić. Więc, generalnie, różnego rodzaju stowarzyszenia, udział w konferencjach. Bieżące czytanie zarówno zarówno m, chociażby z strony Urzędu Ochrony Danych osobowych, tak? jakby Nie jestem orędowniczką, wielką zwolenniczką dotychczasowych działań tego urzędu, natomiast każda decyzja wydana przez urząd jest też dla mnie jakąś informacją, nie wiem, co kontrolują, w jaki sposób kontrolują, co komuś zarzucili. Więc odpowiedź brzmi tak naprawdę, że uczę się na wszystkie możliwe sposoby i czerpię wiedzę na wszystkie możliwe sposoby jakie mogę, tak. Wspomniałeś o Isie Lokal, Isie w Lublinie, która w tej chwili, właściwie od drugiego spotkania już była kompletnie samodzielna, mój, mój udział w tym projekcie już był na zasadzie ok, mogę przyjść, pokibicować, pomóc, wytrzeć tablicę, Nie, ale cały jestem no, przyjechać sobie w gości, zbić piątkę i tak jak rozmawialiśmy przed, prędzej czy później tam przyjadę, zobaczyć jak to u was wygląda, choćby po to, żeby dowiedzieć się, co u Was działa lepiej niż gdzie indziej, i przenieść to do jakiegoś innego miejsca, bo, bo na tym się opiera też ten projekt, że jedni robią coś lepiej od innych, więc warto to sklonować, przenieść, zainspirować kogoś innego i pokazać, że się da. I Solokal, ile tam ostatnio osób było u Was? Tak szacunkowo. 15-20? Generalnie taką stałą ekipę, bo oczywiście nie każdy może być na każdym spotkaniu, to jest około 20 osób. To już jest, to jest takie, takie absolutne minimum, które mamy na każdym, na każdym spotkaniu. No właśnie, to jest to, to grono osób, które niby Lublin, nie? Niby, niby to nie jest Warszawa, niby to nie jest super zagłębie jakieś krzemowe Polski, ale tam są firmy, tam są organizacje, tam są ludzie, którzy do, tak, jak, tak jak ty, no dobra, do ciebie będzie im daleko, jeżeli chodzi o to frikowanie z wiedzą, ale wiem, że jest kilku tam takich zawodników, więc, więc to działa. Cały projekt lokal. Super, dzięki, że, że o tym wspomniałeś. Tak, bo to jest chyba też coś, co nas łączy trochę, nie? Tam chyba się poznaliśmy? Nie, wcześniej się już znaliśmy. Tak, czy tam? nie, 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 właśnie dokładnie tak. Poznaliśmy się, poznaliśmy się osobiście rok temu, to był grudzień, znaczy rok temu, no już trochę więcej niż rok bo, bo spotkanie było w grudniu i muszę powiedzieć, że miałeś bardzo trudne zadanie i sam bardzo trudne zadanie, bo akurat wtedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej bo był, były wtedy rozgrywki i wygrać, mój plan początkowy był taki, że przyjdziemy na to spotkanie, bo już się zapisaliśmy i głupio nie przyjść z moim dyrektorem stwierdziliśmy, że przyjdziemy pokażemy się, ale później uciekniemy, bo oboje jesteśmy fanami piłki nożnej natomiast spotkanie ISY i ta społeczność nas całkowicie wciągnęło, więc zapomnieliśmy już o meczu. Jak doskonale pamiętam, spotkanie później się na najmniej, najmniej oficjalne obszary przeniosło i długo, długo dyskutowaliśmy. Ty mówisz o, o IS-ie. Ja tutaj chciałabym jakby ten temat podkreślić, bo wspomniałeś IS-ie, wspomniałeś o Lublinie, o, o tej naszej inicjatywie, tak naprawdę wymyślonej też przez ciebie, tych lokalnych spotkań i żeby nie wszystko działo się w Warszawie. Powiem ci szczerze, że dla mnie to. Był, dla mnie to Strzela w dziesiątkę, tak? I myślę, że jeżeli chodzi tutaj o Lublin, nie wiem, jak działają inne, inne lokalizacje. Natomiast my jesteśmy po prostu grupą ludzi zajmujących się podobnymi tematami. Przede wszystkim, nikt z nas nie robi tam biznesów. Jesteśmy niesamowicie się szanujemy, ale przede wszystkim sobie naprawdę wzajemnie pomagamy, tak? Ja nie mam w tej chwili żadnego problemu, żeby. To, co sama podnosiłam na początku, że miałam problem, żeby ktoś do nas przyjechał, o czymś powiedział, tak? Żeby, żeby jakiegoś prelegenta. My w tej chwili traktujemy to jako taką grupę roboczą, która na bieżąco wymienia się informacjami i doświadczeniami w zakresie tym, co się dzieje, czym możemy się podzielić, kto miał jakie, jakie, jakie problemy, nie wiem, chociażby z migracją poczty. Mieliśmy też takie, mieliśmy też takie spotkanie, więc tak naprawdę to jest grupa, hmm, powiedzmy osób, które się zajmują konkretnymi tematami, łączy nas jakby to, czym się zawodowo zajmujemy, oczywiście w bardzo różnych obszarach, natomiast jesteśmy po prostu grupą już naprawdę zgranych osób, które, które, które są w stanie sobie wzajemnie pomagać i nie mają żadnego problemu, żeby się tą wiedzą dzielić, a tak naprawdę każda z tych osób, gdyby powiedziała to samo na konferencji, to zgarnęłaby gruby hajs, tak, a my robimy to wszystko absolutnie za za fli, więc super inicjatywa i świetnie w Lublinie działa, więc pozdrawiam wszystkich z listy Lublin, jeżeli będą słuchać naszej rozmowy. Tyle peanów, że znowu mi cukier skoczył, znowu kardiolog wysłał mi smsa. Panie, cóż pan żar za pączki, znowu tłusty czwartek, już była pan dalej kontynuuje tradycję. No bo ja tradycjonalistą, konserwatystą jestem, trzymam, pilnuję tradycji. Pamiętam na, na tym wydarzeniu, bo to wtedy organizowaliśmy to z Markiem z... Iwonom, tak? Dobrze pamiętam. Mm -hmm, Iwona, tak. Iwona, Alias Maltego, Iwona, pozdrawiam. I Paweł luty. Paweł luty, który wówczas pochwalił Słysiek. się jedną. Ty to powiedziałaś? Nie ja, dobrze. Najwyżej się wygumkuje. Nie ukrywam, że parę dni temu, parę dni temu, nie pamiętam, jakiś czas temu była mowa właśnie o. Chyba nawet któryś z Adamów ruszał temat, że ktoś tam wykrył mitycznego prosiaka jeszcze na, na swoich radarach antywirusowych. Tak sobie przypomniałem, no wiesz, Paweł, ty gałganie, nie? Niby taki psikus, a tak długo to się tak długo taki to się. Cichy, ciągnie. cichy, cichy. Paweł, pozdrawiamy cię, oczywiście. A wiesz, że nawet gdzieś tu w okolicach mojego biureczka była naklejka, którą miałem? Tak, on hologramy MK... wtedy, tak? Tenka Wirusa? Teraz tak. muszę tu ten zrobić porządek i to znaleźć, bo miałem, serio, gdzieś ona tutaj była, nie wiem, oddaję tak, za tak, chwilę Tak, wtedy od Pawła, tak, też mam. Była, była, MK, MKS wirus, teraz wrócił, ale to już, to już jakby trochę inne, nie? Dobrze, jak już mówimy o takich prosiakach, mówimy o atakach, mówimy o malware'ach, ederach. Czy jest jakiś taki atak, który na tobie zrobił na tyle duże wrażenie? Atak rozumiany jako cyberprzestępstwo, jakieś doniesienie, wyciek, cokolwiek, takiego co się działo w tym świecie, hakerów, przestępców, jakbyśmy ich nie nazwali, który zrobił na tobie wrażenie i często sobie wracasz do tego przykładu? Albo jakaś okazja to e... poruszasz go? Znaczy, bardzo często, znaczy na mnie, na mnie duże wrażenie zrobił, mi, zrobiła, mimo wszystko sytuacja, związana z alabem. I nie mówię tego tylko dlatego, że to jest w miarę świeży temat. Natomiast sam atak dlaczego nie mówię? Dlatego, że po pierwsze skala danych tak, które zostały ujawnione, dane szczególnej kategorii, tak, bo dotyczące Olbrzymiej ilości osób i ich informacji na temat stanu zdrowia. Natomiast w tym całym, dlaczego akurat z, jakby to mi przyszło do głowy, jak zadałeś mi to pytanie, e, mnie bardzo zaskoczyła. Chociaż później, jak roz, chciałam powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyła reakcja osób, które zostały tym objęte atakiem. Początkowo tak, później trochę zrozumiałam, e, dlaczego te osoby tak, a nie inaczej zareagowały. Już tłumaczę. E, ilość danych, tak? No, jakby. Ilość danych opublikowanych i dostępnych w zakresie, w zakresie tego ataku no była, była olbrzymia, więc nie mieliśmy, więc tutaj, tak jakby skala, tych, skala tego zjawiska, tego, tego, tego ataku była absolutnie olbrzymia. Natomiast nie wiem, czy jakby do wszystkich ta informacja dotarła, ale było między innymi zrobione później takie badanie, czy nie powinny być przeznaczone większe środki na to, żeby zabezpieczać tak, czy podmioty medyczne, które taką ilość naszych danych w szczególnej kategorii przetwarzają. I tutaj rozmówcy, rzeczywiście tam pierwsze te badania były zrobione na jakiejś niewielkiej ilości osób, które gdzieś tam były łapane przed wejściem do szpitala bodajże w Krakowie, No i ci ludzie tak naprawdę to powiedzieli, że nie interesuje ich poziom bezpieczeństwa w jednostkach jakichś tam medycznych. Ich interesuje bardziej kwestia tego, jak szybko dostaną się do lekarza. Tak? i początkowo tak zupełnie branżowo byłam szykowana tymi wypowiedziami, tymi wynikami, także tych ludzi tak naprawdę nie interesuje, że ktoś będzie miał dostęp do ich wyników badań różnego rodzaju, przecież różnego rodzaju wyniki były opublikowane. Natomiast później rzeczywiście wytłumaczyłam sobie to w ten sposób, że jeżeli pyta się kogoś chorego, kto wchodzi do szpitala, czy dla niego ważniejsze jest to, że on się dostanie do lekarza dzisiaj czy za tydzień czy to, czy odpowiedni poziom bezpieczeństwa będzie w tym szpitalu, no to na no to, no tak zadane pytanie być może dlatego ci ludzie tak, tak odpowiedzieli. Natomiast skala tego ataku i ilość danych opublikowanych w internecie była olbrzymia. To jest jeden argument, dlaczego podałam ten przykład. Drugi argument jest taki, że siedząc bardzo prozaicznie na paznokciach u mojej kosmetyczki zaczęłam z nią ten temat. Wydawało mi się, że interesują się tym wszyscy, no bo każdego z nas mogło to dotknąć, tak? Przecież olbrzymia ilość podmiotów korzysta, z, korzysta i korzystała z Alabu. I okazało się, że są osoby, które, dla których pojęcie kradzieży tożsamości jest zupełnie obce które w ogóle nie widzą zagrożenia w tym, że ktoś będzie miał ich imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, wyniki badań, czy ja mam takie wyniki, czy takie, czy ja mam gruźlicę, czy ja mam HIV, czy ja mam takie wyniki, nie wiem, czy mam grzybice, czy cokolwiek innego. Okazuje się, że jakby trochę to, nie wiem, czy to wynika ze świadomości, czy to wynika z tego, że my jakoś branżowo się tym bardziej jaramy. Natomiast okazuje się, że żyją szczęśliwi ludzie, którzy... Nie widzą zagrożeń e, przy tego typu sytuacji, a nawet nie są ciekawe, czy są objęte takim, e, takim atakiem. Więc, e, więc tak, alap zdecydowanie z uwagi na kategorie danych e, i ilość tych danych, które e, no i to, że zostało opublikowane, tak, że nie było to na zasadzie zaszyfrowania danych i problemów, z, nie wiem, z ich odtworzeniem, e, z ich dostępnością, ale, ale że one się. Pojawiła. Tam jeszcze trudność Taki polega ilość. na tym, że chyba nie do końca wiemy, jak dużo rzeczywiście tego wyszło mhm. i co dokładnie tam było, i obyśmy się nigdy tego nie dowiedzieli. Ale już dużo wiemy, tak? Bo wiemy, że wyszły zarówno dane pacjentów z wynikami, ale wiemy też, że opublikowane w internecie były kwestie ściągnięte z komputerów dotyczące zatrudnienia, umów o pracę, zarobków, premii, czyli również te dane dotyczące Alabu jako, jako firmy, tak? Nie tylko, nie tylko dane pacjentów. No, ja też jestem za tym, żebyśmy się nie dowiedzieli do końca, ile tych danych wyciekło, natomiast no, sama. Ta ilość, która została upubliczniona jest olbrzymia. Pytanie, które mi się od razu jeszcze nasuwa tutaj, to jest, skoro już były wycieki bezpośrednio z tych komputerów, py, znaczy wróć, pytanie, czy to były wycieki bezpośrednio z komputerów, a jeśli były, to czy zostały też pożyczone na chwilę tokeny sesyjne, ciasteczka, tego typu rzeczy i tu się dopiero rozpocznie dalsze kompromitacja, ale być może ktoś tam wpadł na pomysł, żeby unieważnić poświadczenia pracowników i wyzerować tę sesje, rozpocząć przygodę uwierzytelniania od nowa. Może jakieś dwuskładnikowe uwierzytelnianie mocniejsze, może jakiś tam UBK będzie. Właśnie chciałem powiedzieć o partnerze tego podcastu. Nie ma takiego partnera podcastu, żeby była tutaj jasność. UBK jest po prostu technologią, w którą silno wierzę i, i wiem, że, że powinien być zastosowany. Niemniej, dużo jeszcze tam może wyjść i z czego bym sobie życzył jak miałbym taką, jak miałbym spojrzeć w kubek po herbacie i zobaczyć w te fusy to chciałbym zobaczyć nic żadnych kolejnych takich takich dużych akcji, ponieważ inni się nauczą, trochę więcej niż tylko uniemożliwić zainstalowanie aplikacji na komputerach użytkowników bo tam jest kilka więcej kontrolek, które można odrobić. Czy uwierzytelnie jest dwuskładnikowe? Tak, uwierzytelnie jest dwuskładnikowe, tak, tak, poprosimy, bo, bo to działa mocno. Tak, podpisuję się obiema rękoma. I stosuje. Bardzo dobrze. To nie było, nie było pytanie takiego w konkursie, ale tu wiedziałem, że, że odpowiesz celująco. Już zarobiłeś prawie na szóstkę. Hmm, Ty... Jest w końcu. Ile jeszcze pytań, żebym wszystko dostała? Teraz to już są pytania, wiesz, takie, takie zupełnie dodatkowe. Tendencyjne. tendencyjne. Tak, tendencyjne. Ciężki kaliber pytań już szedł. Już odpowiedziałaś komisji słuchaczy historii o sznurówce, o królu Midasie, o superradach i jeszcze o czerwonych segregatorach, które zmienią się. Uwaga na niebieski, także będzie inflacja na niebieskich segregatorach. Dość tego dworowania. Uf. Katarzyna, jakie masz plany dotyczące siebie w branży, siebie jako, jako osoby, która ma apetyt na rozwijanie się, na robienie jeszcze lepszych rzeczy? Masz coś takiego, z czym byś chciała się podzielić i powiedzieć o tym publicznie? Na pewno jakieś moje plany zawodowe będą związane z. Nie. Z kwestiami prawnymi, o których wspomnieliśmy, tak? Bo tak, naprawdę, bo tak naprawdę każdy z tych z tych aktów, albo wyzwań, przy którymi stoimy, chociażby w zakresie sztucznej inteligencji, czy w zakresie tutaj KSC, Dora to tak jakby nie moja bajka, tak? To, to, to nie jest mój jakby profil klienta, czy też czy też regulacji, która mnie najbardziej interesuje, natomiast bardziej tutaj, jeżeli chodzi o NIS-2, czy, czy właśnie różnego rodzaju akty prawne, które wchodzą w zakresie sztucznej inteligencji, czy też samo jej wykorzystywanie, czy też kwestia ochrony danych osobowych związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, jest dla mnie tym, w czym, w czym chciałabym się rozwijać, zarówno w takim, w takim czysto zawodowym charakterze, czyli rozszerzyć swoje kompetencje i możliwości Wykonywania w tym zakresie swojej pracy i rozszerzyć też możliwości i kompetencje mojego zespołu. Natomiast, natomiast tak osobiście to ja się cały czas rozwijam. Tak? Staram się, tak jak, tak jak rozmawialiśmy, tak, wychodzić z tej swojej strefy komfortu, którą w tej chwili mam, tak, bo o czym w tej chwili się zajmuję, to jest, jak to moja koleżanka mówi, na ciebie no w nocy o północy zbudzić i będziesz listę audytową, czy recytowała, tak, i będziesz w stanie powiedzieć, co sprawdzasz, kiedy sprawdzasz, u jakiego klienta sprawdzasz, albo jak prowadzisz szkolenie z cyberbezpieczeństwa czy z RODA. Natomiast tak naprawdę dla mnie wyzwaniem i jakimś planem jest. Taki to, wniosek formalny mam dla tej koleżanki, tak? że Katarzyna ci, droga koleżanko, tego nie powie, bo ona jednocześnie, jak pamięta tą listę audytową i pamięta, co widziało klienta, to pamięta, ta jeszcze jedną najważniejszą rzecz, że nie może tego powiedzieć. Tak, 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 tak. To tutaj to, 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 to też oczywiście racja. Natomiast jakby no doskonale wiesz, że robimy pewne rzeczy już od dosyć długiego czasu. Ty też nie jesteś w branży od wczoraj, więc to są rzeczy, które, które robimy w nocy, o północy i to jest takie ABC naszego zawodowego życia. Natomiast no chyba wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Tak podobno było takie kiedyś przekleństwo, oby żył w ciekawych czasach, no to właśnie my się z nim w tej chwili mierzymy. I tak naprawdę, jeżeli nie będziemy się rozwijać, to się będziemy cofać tak? i tak jakby. To nawet kwestia tego, że chcemy profesjonalnie wykonywać swoją pracę. Ja jeżeli chcę przeprowadzać dalej audyty, to muszę wchodzić w zupełnie nowe obszary, w zupełnie nowe, z zupełnie nowymi zagadnieniami się, że tak powiem, mierzyć. Nie wiem, robić kolejne uprawnienia z kolejnych norm ISO, kolejne certyfikaty, bo inaczej nie będę mogła wykonywać swojej pracy, więc wszystkie kwestie związane z przede mną na pewno e, różnego rodzaju wyzwania związane, chociażby z, chciałam się certyfikować, e, jeżeli chodzi o normę dotyczącą e, przetwarzania danych w chmurze. E, bardzo mnie e, tak jakby korci kwestia zarządzania ryzykiem, tak? Bo jest to temat, który na pewno chciałabym dodatkowo e, Dodatkowo sobie podnieść kompetencje w tym zakresie, chociażby w zakresie chociażby na gruncie nawet Nisa, który duży też nacisk składzie na, na to zarządzanie ryzykiem, więc tak jakby uważam, że te zmiany, oczywiście ja się nimi niesamowicie jaram i nawet gdyby to nie było wymagane, to i tak bym chciała na ten temat widzieć jak najwięcej. Ale myślę, że to nawet kwestia tego, że wymusi to na, na nas po prostu sytuacja, tak, że jeżeli będę chciała być w branży, będę chciała robić audyty, będę chciała działać dalej. W, w tej kwestii, w tym zakresie bezpieczeństwa informacji, to po prostu te zmiany, te, te kompetencje po prostu trzeba podnieść i. Albo je nabyć tak, w jakimś innym obszarze. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, jak może wyglądać taki pęcherzyk wiedzy, który wyskakuje z człowieka i zaraża innych. To jeżeli sobie go wyobrażysz i zobaczysz taką osobę na konferencji, na ATS-ie, na konfidencie, na semaforze, gdziekolwiek Katarzyny nie spotkasz, to właśnie poznasz się po tych pęcherzykach, które będą promieniowały, bo na pewno będzie chciała cię zarazić czymś ciekawym i na pewno będzie to ciekawa rozmowa. Katarzyna, chyba moje przedostatnie pytanie. Jak chcesz, żeby cię zapamiętano? Jak chcesz, żeby właśnie ktoś przyszedł do ciebie na tej konferencji, zbił ci piątkę, zabrał tego bombelka jednego dla siebie, bo i tak masz ich dużo, aż za dużo, jak, jak widzisz, jak promieniujesz tą wiedzą i, i jak dużo chcesz dla tej branży? To, co chcesz, żeby ktoś wiedział o tobie, nim do ciebie podejdzie, zbije piątkę z tobą. Jak chcesz, żeby cię zapamiętano, tak po prostu. Wiesz, nie wiem, jak chcę, żeby ktoś mnie zapamiętał. Dla mnie, bym się tak, ja jestem pasjonatką swojej pracy i dla mnie największym sukcesem, ale też to. Tak jakby to trochę jest odpowiedź na twoje pytanie, jak, jak chciałabym być zapamiętana, a raczej jak ludzie mnie zapamiętują i mnie to niesamowicie mobilizuje do pracy i do tych pęcherzyków, o których mówisz, do tego poszerzenia wiedzy. To są takie sytuacje nawet, które miałam dzisiaj, jak pani do mnie przychodzi i mówi, ale pani to u nas była dwa lata temu na szkoleniu. Ja panią pamiętam, i pani to wtedy mówiła to, to i tamto, tak? Albo pani podawała taki, taki przykład. Więc y, ja generalnie chyba każdy z nas lubi to, żeby nasza praca miała jakiś sens. Ja bym chciała być tak zapamiętana. Po pierwsze, nie przez pryzmat tego, że jestem kobietą, która się czymś zajmuje, tylko przez pryzmat tego, że znam się na swojej pracy, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że, żebym była odbierana jako, jako fachowiec, jako osoba, która, która wiedzę posiada i wykonuje swoją pracę dobrze, a poza tym, żebym to, co robiła i to, co ludziom przekazywała, no, żeby po prostu im się do czegoś najnormalniej w świecie przydało, tak? Żeby to nie było na zasadzie takiej, że ja dwie godziny odbębnię szkolenie, bo ktoś mi za nie zapłaci czy zrobię audyt, bo ktoś mi za nie zapłaci, tylko po prostu, żeby to ludziom dawało jakąś korzyść żeby z tego mieli, nie wiem jakieś realne realnie mogli to wykorzystać nawet w swoim życiu prywatnym więc, a czym mnie ktoś będzie pamiętał zobaczymy Obyś żyła w tych czasach, kiedy będą przychodzić do ciebie, zbijać piątki i zabierać te bombelki i dzielić się nimi dalej i przekazywać i robić z nich użytek, to jest najważniejsze tego, tego ja ci mogę życzyć Ostatnie pytanie, to już jest bez oceny żadnej. Tak jak każdy, to było bez oceny, bo ja przynajmniej jestem zwolennikiem tego, że nie wolno nikogo oceniać. Z czym chcę zostawić słuchacze? Co chcesz, żeby zapamiętali z tego? Co chcę, żeby zarezonowało? Może o tym audycie, może nie o tych szczurówkach, już bo to już było. Nie wolno powtarzać żartu o sznurówkach, który zabezpiecza serwerownię wiele razy, ja myślałem, że to nie jest śmieszne, to nadal jest śmieszne. Nie, powtórzyliśmy to chyba tylko ze 100 razy w ciągu tej naszej rozmowy, więc to jeszcze jakiś bufor. Jakiś bufor. ten wątek, jest. znalazłem naklejkę. Tak, jest, nie, jest, nie było u mnie jest. pani ten czyszczący i sprzątający obiekt, więc nie sprzątnęła tego dokładnie. Mam podatność w systemie, tak, tu się schowało przed odkurzaczem. Jest, Paweł, pozdrawiam cię. Mam naklejkę. Jako ciekawostka, jak wziąłem ją do ręki, patrzę, MKS Wiru, wiedziałem, że ona jest MKS Wirowa, mm -hmm. czytam od początku, 86. Mówię, wiem, że tam była data, ale 86 nie. Aha, do góry nogami, 98. <laughs> no, czyli Ory czasami jednak najprostsze rozwiązania są najlepsze. Oryginalna naklejka no, no, 98. Stronę, tak. Dokładnie tak. Ja też mam swoją. Też mam swoją. Wysał, z czym ja powiem ci szczerze, że nie lubię takich pytań z, właśnie w stylu, które ostatnie dwa, które mi zadałeś, z czym bym kogoś chciała zostawić albo, albo, albo jakbym chciała być zapamiętana, bo chyba nie przywiązuję aż tak dużej wagi, że tak powiem, do swojej osoby i do tego, żebym miała tutaj przekazywać komuś jakąś misję bądź, bądź pod takim szczególnym kątem miałabym być zapamiętana. Generalnie wydaje mi się, że chciałabym generalnie jako, jako osoba zajmująca się tym bezpieczeństwem informacji, chciałabym, żeby ludzie byli troszkę bardziej uważni, tak? Żeby mieli chociaż jakąś minimalną świadomość tego, tak jakby w zakresie tego, w jakich czasach żyjemy, w jakim środowisku żyjemy i z jakimi niebezpieczeństwami mimo wszystko się stykamy, i że to hasło do Facebooka też ma znaczenie, mimo jakiegoś luźnego podejścia, bardzo wielu użytkowników do tego, typu, do tego typu tematów, ale generalnie chciałabym zostawić, jeżeli miałabym już coś takiego powiedzieć na koniec naszej rozmowy, to przede wszystkim coś takiego, żeby ci ludzie się nie bali pytać, bo ja spotykam się z tym, że pracownicy, którzy dokonali, pracownicy ludzie, którzy mieli jakiś problem, nie wiem, coś kliknęli, coś źle zrobili, to bardzo często mówili później, a bo mi było głupio się zapytać, bo ja nie wiedziałam. Generalnie Generalnie no każdy z nas, zresztą, Ty dzisiaj powiedziałeś, tak? Myślę, że to powinno być takie jakby podsumowanie, że jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, każdy z nas. Czy my się tym zawodowo zajmujemy, czy mamy do czynienia z kimś, kto nigdy w życiu nie słyszał o bezpieczeństwie informacji, nie słyszał o połowie albo i o żadnym ataku cyberzbójów, to każdy z nas popełnia, popełnia błędy, jest tylko kwestia tego nie wiem, dnia, godziny. Więc żebyśmy po pierwsze dali sobie prawo do tego błędu, ale z drugiej strony, jeżeli go popełnimy, to żebyśmy umieli właściwie na niego zareagować, żebyśmy się też przed popełnieniem tego błędu nie bali się zapytać osób, które mamy obok w pokoju. Ja na przykład nie wiem, co mamy z tym zrobić, albo że jak nam coś się wyświetliło na komputerze, to kurczę, no może to jest po prostu aktualizacja Windowsa, ale nie jestem do końca pewna, tak? Więc korzystajmy też z osób, które są dookoła nas, które posiadają jakąś większą wiedzę w tym zakresie, żeby, żeby do jakichś tam niepożądanych zachowań nie dochodziło źle wybrnąłem z tego pytania, nie lubię takich pytań, dlatego na koniec historia znowu z życia wzięta, jedna z pań u klienta, który, który niestety pani kliknęła, no i zaczęły się dziać rzeczy, których, o których każdy bezpiecznik marzy, żeby mu się nigdy nie wydarzyły, a mianowicie pani kliknęła w, sobo, w link, czy już tak, chyba w link, zrobił jej się czarny ekran, na tym ekranie pojawiła się czerwona trupia czaszka, no i zaczęły iść procenty. Tak, no i pani bardzo cierpliwie czekała, aż będzie 100% i się skończy. No i była bardzo zdziwiona, że później nie może już w komputerze nic zrobić, że nie może go uruchomić, mimo wielu wielokrotnych prób, mimo wyciągania wtyczki, wkładania wtyczki, wszystkich możliwych opcji, które pani przyszło do głowy. Jak zadaliśmy pani pytanie. Czy nie wzbudziło jej podejrzeń to, że wyświetla się mm. czarny ekran i trupia czaszka? I teraz uwaga: rzeczywiście był to koniec października, i pani powiedziała, że ona była przekonana, że Microsoft wykazał się poczuciem humoru i że aktualizacja Windowsa, szczególnie z okazji dnia 1 listopada i Halloween. Zrobił w postaci trupiej czaszki. Pani była przekonana, że aktualizuje się po prostu system operacyjny, tak? No, więc może z tym żartem zostawię naszych dzisiejszych rozmówców. a nie raczej. I myślę, że taki przykład zostanie dużo bardziej zapamiętany, niż gdybym powiedziała, z, jakiej, z, z, z czego ja mam być zapamiętana, bądź z czym chciałabym zostawić słuchaczy, tak? Więc. No taki żarcik, znaczy nie żarcik, bo ta autentyczna sytuacja, natomiast e, może takie zakończenie naszych e, dywagacji. Myślę, że to zostanie zapamiętane. Spróbuję pozostać przy tym poziomie absurdu. <noise> Szanowny słuchaczu, to był ten podcast z Katarzyną Żółkiewską-Malicką, apostołem dobrej informacji, którego miałeś szansę posłuchać i dowiedzieć się czegoś o audycie, o bezpieczeństwie, mrówkach. o mrówkach. O sznurówkach, o wielu innych rzeczach. A ja tymczasem tak sobie zerkam na moją listę i mam jeszcze jedno pytanie. Tak, w klimacie Nie, trochę właśnie. tej czaszki. Kaśka, kliknąłeś ten guzik na nagraj? Nie, chcesz powiedzieć, że teraz musimy wszystko powtórzyć? Te same żarty. Właśnie nie musimy tego wszystkiego powtarzać, bo błędy, które wykonali inni, są czymś, co wciągam w pierwszej kolejności, jako wiesz, te narkotyki informatycznej, wiedzy. Pierwsze co, to, co wyniknęło dzisiaj, też między wierszami z tego, co mówiła Katarzyna: Uczmy się na cudzych błędach, bo będziemy później bohaterami tych wszystkich historii. Historię nam dzisiaj opowiedziała Katarzyna Żółkiewska-Malicka. Moja koleżanka z ISY Polska, z ISY Lokal, niesamowita osoba, która ma ogromną wiedzę, która potrafi z jednej strony zachować ogromny dystans i być super profesjonalistą, ale z drugiej strony dała się też poznać jako taka, którą ja znam, bo mam frajdę znać ją z życia tego w zakresie stowarzyszenia, w życia, gdzie, gdzie robimy pewne rzeczy, bo, bo nam się chce, a nie bo musimy, to jest najważniejsze. I właśnie znałem ją cały czas takim humorem i pozostała z tym humorem i to ona była autorem tych dzisiejszych historii. Kaśka, bardzo się cieszę, że byłaś gościem tego materiału i w okolicach Dnia Kobiet, bo to mniej więcej wtedy nasz odbiorca będzie mógł słuchać, miał szansę spędzić tak przyjemnie te trzy kwadranse albo siedem, już, ja już się zgubiłem ile tego było. Dziewięćdziesiąt, tak. Nie liczmy tego. Jedyne, co mnie ogranicza, to licencja na mikrofon, która wiesz, jestem z Poznania, nie? To, 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 to trzeba oszczędzać tak. na tych rzeczach, to to mnie ogranicza. Ale zadam jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie. Czy jest jakieś pytanie, które ty byś chciała mi zadać? Także mógł publicznie o tym powiedzieć, i albo udawać, że właśnie skończyła mi się liska na Majka, i to był koniec, nagle się urwało, albo może jednak będę. Stanę na wysokości zadania, odpowiem na to pytanie. Oczywiście, znaczy, to jedyne pytanie, które za... ale to jeszcze żadna tajemnica, bo ja ci je zadawałam wielokrotnie. Jak ty to robisz, że znajdujesz na to wszystko czas? Bo myślę, że mi się wydaje, że ja już bardzo dużo robię, podejmuję bardzo wiele aktywności. Natomiast w porównaniu z tobą i z ilością różnego rodzaju Twoich aktywności. Absolutnie zostaje daleko w tyle, nawet nie staram się, że tak powiem, dorównać i nie byłbym absolutnie w stanie. Zastanawiam się, czy, czy nie myślałeś o tym, bo to może nawet nie pytanie, ale podpowiedź, czy nie powinniś zrobić jakiegoś podcastu, nie wiem, materiału dotyczącego zarządzania swoim czasem, bo wydaje mi się, że twój czas jest jednak z gumy, więc, Arturze, jak ty to robisz? Guma ma to do siebie, że jest rozciągliwa. Czas jest rozciągliwy, ale dość tego patetyzmu. Rozwiązanie jest proste, ja to powtarzam od roku czy dwóch. Po pierwsze, nie robię głupot, nie zajmuję się rzeczami, które zabierają mi ten czas. Rozmawialiśmy też przed podcastem o tym, że jesteśmy na ostatniej mili w tej chwili. Osintowcy już będą wiedzieć, kiedy nagrywamy. Na ostatniej mili, kiedy z Janną rozmawiamy a propos podcastu o wypaleniu, i ona też mi życzyła na sam koniec, kiedy już się żegnaliśmy w ten piątkowy wieczór, mówiąc: Dbaj o siebie, mówię: Dbam. Ona, mm -hmm, jasne, nie? Idź se, chłopie, odpocznij. Taki był mniej więcej przekaz. No właśnie odpoczywam w ten sposób, że relaksuję się z takimi zajęciami, choćby jak tu, i nie będzie moim kolejnym czynnością w postaci: i spać albo odpalić Netflixa, tudzież jakieś tam inną telewizję. Ja oglądam sportu, więc mam przynajmniej te nie wiem ile, ile się sport ogląda tygodniowo. Ile byś mogła oglądać jakbyś chciała? Ile dałabyś I... radę, może tak. Dwie u godziny osiem? Po... Nie, nie, u mnie sprawa jest prosta. Zawsze tyle czasu, ile gra FC Barcelona. No to na godzinę człowiek leżący na kanapie przed telewizorem traci 31 kalorii. To podczas tego meczu ja bym stracił pewnie z 200, tylko dlatego, żebym nie wytrzymał tej kanapy i ciągle bym chodził do lodówki albo robił inne rzeczy. Więc co może odpowiedzieć na to pytanie? Nie zabieram sobie czasu na robienie głupot, a z drugiej strony tak już teraz mówiąc bardzo poważnie, jak miałbym zrobić taki materiał, podcast, to zrobiłbym coś, co też za każdym razem, jak już mówię bardzo poważnie o tym, to jest to, że się bardzo dużo przygotowuję, myśląc o pewnych rzeczach, a później samo wykonanie już idzie o tyle, o tyle łatwiej. Ile widziałeś materiałów o tym, jak prosiłem cię o. Od momentu, kiedy cię zapytałem o uczestnictwo, ile razy mieliśmy interakcję w ramach tego przygotowania do podcastu? Jakaś tam lista była, co robić, czego nie robić, jak to działa i tak dalej? Kojarzysz coś takiego? Przypominasz sobie takiego maila? Oczywiście. Co zapamiętałeś z tego maila? Wszystko. Widzisz, ja jestem, jestem typowym audytorem, ja w ogóle uważam, że m, zawsze to powtarzam, nawet jak miałam zajęcia ze studentami, bo po tego, że już mieliśmy skończyć rozmowę i twojej licencji na mikrofon, e, zawsze, mówiła, zawsze mówię studentom, że przy, przygotowanie do audytu jest, jest najważniejszym elementem, dlatego że jak właściwie się przygotuje do audytu, to później wiem komu, jakie pytanie mam zadać i u klienta potrafi być jeden dzień. Ja nie potrzebuję więcej, bo ja mam wcześniej przeprane jego stronę internetową, jego aktywności w social mediach, to z czego on korzysta, to co ma wyrzucone na zewnątrz, to się osintuje go po prostu, tak w skrócie rzecz ujmując. Więc więc to jest to, jest, to, to jest to, o czym ty mówisz, tak? Zresztą pamiętam doskonale też twoją checklistę z ISY, tak? Gdzie praktycznie punkt po punkcie było opisane, opisane, co mamy robić jako liderzy, kiedy, w jaki sposób co raportować. Ten dzisiejszy, ten mail, o którym, o którym mówisz, oczywiście, tak? Na przykład, dla mnie bardzo cenna informacja w tym, w tym, w tym mailu zawarta była a propos tego, tak, w ramach czego my to robimy, tak? Czy jest to sponsorowane przez jakąś firmę, czy, czy robisz to z własnej inicjatywy? Skąd w ogóle ten pomysł na ten podcast, tak? Czy jakieś kwestie nawet nawet techniczne, w kwestii tego, że dostałem od ciebie maila dotyczącego tego, że każdy mikrofon na kablu zawsze będzie lepszy niż mikrofon, który mam zainstalowany w swoim komputerze, więc tak naprawdę przygotowanie mnie do tego spotkania z twojej strony było jak najbardziej e, dla mnie cenne, bo po prostu wiedziałam, czego ty ode mnie potrzebujesz i też nic mnie nie zaskoczyło pod kątem nawet tego, że nie wiem, że minutę przed spotkaniem musiałabym słucha szukać słuchawek, tak? Więc rozumiem, że to to miałeś na myśli, mówiąc, że przygotowujesz się do tego typu swoich aktywności i jakichś podejmowanych działań. Także czy proszę tak? pana, czy ja zdałam egzamin ze zrozumienia otrzymanego maila i czytania ze zrozumieniem? To, to, to było już zupełnie osobny dzienniczek do tego, wiesz, dzienniczek, który się nazywa, możesz się wpisać do mojego dzienniczka, że mnie pochwaliłaś. A wracając do tej meritum, do tych list, do tego wszystkiego, mam na myśli to, że przygotowując wiele rzeczy, szczególnie jak się robi to z kimś, to raz wkładasz w cudzysłowie tą godzinę po to, żeby uniknąć pytań i problemów, które mogą zabrać cztery godziny. Jest taka branża, w której to działa. Wiesz, jak się nazywa ta branża? Cyberbezpieczeństwo. Naprawdę? No, no jak przez godzinę się przygotujesz, to później nie walczysz 4 godziny z, z incydentem czy z problemami, tylko to Wszystko idzie trochę tak. krócej, trochę łatwiej, na trochę innym poziomie energii i menomen nie wypala, nie? Tak jak, tak jak wiele rzeczy się dzieje w tej naszej branży. Niemniej odpowiedź na Twoje pytanie jest taka, no nie robię głupot i... To, co robię dziś, co czym się zajmuję w różnych kontekstach, to jest suma iluś godzin, iluś nie wiem, różnych rzeczy, które doświadczyłem przez ostatnie lata, które łączę i dzięki temu one działają po prostu łatwiej. Jak wiem, że są osoby, które przygotowują się do takiego podcastu, robią jakiś tam research po swoich bohaterów, zajmuje im to ile dni, nie są pewni swojego pytania i tak dalej nie wiem, czy to z tobą podczas nagrania, czy z Olą, mówiłem wprost, ja ci zadam jedno pytanie, dwa na początek, chyba z Olą, tak, tak jeszcze rozmawialiśmy sobie przed podcastem, zadam ci dwa pytania na początku i od nich będzie zależało, co się wydarzy później, od tego, w jaki ja sposób. Nie ja od razu to... powiedziałeś, że 19 mi zadasz. No coś koło tego, nie wiem ile ich zadałem no, tam jest... i nie umiem liczyć, to to, to jest rzecz, którą muszę się nauczyć jakieś coacha odliczenia. Niemniej po, po drugim pytaniu już wiadomo, co, co wydarzy się dalej i ułatwia mi to choćby doświadczenie z Toastmaster, ze szkoleń, z wielu innych projektów, które pozwalały nauczyć się tego, że spodziewaj się nieoczekiwanego i spróbuj wyciągnąć z doświadczenia coś, co było, a nie, że będę się drapał teraz po łysej głowie, już, już jest za późno drapanie, nie? Po w głowie z włosami. Na zasadzie, a jakie pytanie jej tu zadać? A może coś poudawać? A może wyjmę sobie. Nie, no to, to, to już można w pewnym momencie iść na żywioł i, i to pomaga. chyba taka suma doświadczeń, nie? Ty dzisiaj powiedziałaś, no, no my to dalej nagrywamy, nie? To nie jest tak, że sobie nie nagrywamy, tylko nagrywamy świadomie to, ale właśnie chciałem podkreślić jedną rzecz. A propos tego człowieka, o którym mówiłeś, że on postępował według procedury. Nie było procedury, a on postępował mm -hmm. według czegoś, co mogło być procedurą. To się ładnie nazywa jako pamięć mięśniowa, a w praktyce ładniejsza nazwa tego jest nieuświadomiona kompetencja. Przestajesz mieć świadomość, jakie masz kompetencje, po prostu działasz automatycznie w wielu obszarach i to też pozwala nie marnować tego czasu. Ale zanim sponsorzy mojego prawdziwego życia dowiedzą się, w jaki sposób mi i pewne przy przychodzą łatwo i obetną mi pewne możliwości i wrzucą mi kolejne rzeczy, to tym samym informuję, że licencja na mikrofon się kończy i... Wysz, 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 wysz. Żartuję. Podcast Artur Markiewicz. Podcast o ludziach, o branży, o technologii, o ideach, o tym, co można robić lepiej. Jak dzielić się wiedzą, jak wejść w tą branżę, co zrobić, kiedy już się w niej jest, jak uniknąć problemów, jak rozwikłać wszystkie mity, jak nie sznurować serwerownie. O tym wszystkim w tym podcaście i w kolejnych materiałach. Katarzyna żukieska malicka przepraszam bardzo, była dziś gościem. Kaśka, mega dzięki, świetny wieczór. Teraz już wszyscy wiedzą, kiedy to nagrywaliśmy. Ale dobra. Dbam o swoją prywatność. Widzisz, właśnie tak to robię, nie? Także, tak, tak, to także, tylko my jesteśmy takie fliki, żeby to robić o takiej godzinie. więc. Także ten takie jakoś się tak żyje na tej naszej wsi. Niemniej dzięki Miasto Poznań wielkie. kończy, Majk się kończy, światło już mi zgasili. Od sąsiadów goście już wyszli, także wracam do swoich gości. Kaśka, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Dzięki Drodzy bardzo. Drodzy słuchacze, dajcie znaka, jak bardzo które rzeczy wpłyną na to, co zrobicie lepiej czy czegoś udało się mi wszystko dzisiaj nauczyć. Jak to by to powiedział inny podcaster? Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić.